Źródło kreacji. Świadoma nawigacja poprzez rzeczywistości. Mówi Thomas Lee. Witam cię serdecznie w kolejnym epizodzie Źródła kreacji. Jest to jednocześnie ciąg dalszy cyklu dedykowanego koncepcji rzeczywistości kadrów. Tak tajemniczo brzmi? Może? Może intrygująco? Jeżeli to jest twoje pierwsze zetknięcie się ze źródłem kreacji, to wypada mi przedstawić tobie zarówno tenże cykl pokrótce, jak i całą audycję, jak to zwykle czynię. A więc, jeżeli chodzi o całą audycję, żeby zrobić taki najogólniejszy obraz, czym jest źródło kreacji, jest to audycja dedykowana koncepcji znanej, może znasz takie określenie, jak sekret. Znany jako sekret, czy prawo przyciągania. Świadoma kreacja własnej rzeczywistości, potęga podświadomości, czy właśnie świadoma nawigacja poprzez rzeczywistości. To jest określenie, które ja osobiście preferuję aktualnie w źródle kreacji po latach. Co mnie do tego doprowadziło, o tym też swego czasu w źródle kreacji opowiadałem. W każdym bądź razie źródło kreacji jest audycją poruszającą się w obrębie rozwoju tak osobistego, jak i duchowego. Można by rzec żartobliwie, że jest to audycja, w której bierzemy sprawy we własne ręce i przestawiamy się z takiego klasycznego konceptu rozumienia, gdzie potrzebujemy radzić sobie z życiem, potrzebujemy jakoś się w tym życiu odnaleźć i jakoś to życie przeżyć i sprostać wyzwaniom rzeczywistości, sprostać wyzwaniom codzienności. Przestawiamy się z takiego konceptu, gdzie rzeczywistość jest czymś danym odgórnie, niezależnym, obiektywnym, z czym co najwyżej potrzebujemy sobie, jak już wspomniałem, poradzić, na koncept, w którym to my tworzymy tą rzeczywistość, czy inaczej mówiąc, ta rzeczywistość jest od nas bezpośrednio zależna. Czy będziemy to postrzegać jako tworzenie, czy będziemy to postrzegać jako nawigowanie, czy jako przyciąganie, we wszystkich tych wariantach to my jesteśmy czynnikiem, który wpływa na efekt, na rezultat. To, co nas spotyka. Okoliczności, kształt naszego życia, tą właśnie rzeczywistość, która jeszcze wcześniej w tym konwencjonalnym obrazie, światopoglądzie, rozumieniu, była niezależna, obiektywna, ustalona jakoby i już. Co najwyżej potrzebowalibyśmy się do niej dostosować, czy z nią właśnie jakoś sobie radzić. A w tym koncepcie to, jak ta rzeczywistość będzie wyglądać. Jak się to życie będzie przed nami ścielić, że tak powiem, zależy od nas. Czyli innymi słowy, wiesz, cała ta kwestia jest zbudowana wokół rdzenia, którym jest rozpoznanie oraz uznanie istniejącej aktywnej, organicznej zależności, relacji pomiędzy nami a tąże rzeczywistością, gdzie my jesteśmy przyczyną, a rzeczywistość jest skutkiem. My, co to znaczy my jako przyczyna? My, nasza mentalność, nasze przekonania, to co jest dla nas oczywiste, nasze własne, prywatne, oczywiste prawdy. Wierzenia, nasze myśli, nasze emocje, a zwłaszcza wiesz jak tak wziąć, zrobić taki odlot, spojrzeć z góry na nasze życie, żeby mogło się to wszystko rozmyć dzień, poszczególne dni i zobaczyć to wszystko w rozmyciu, w pewnym uproszczeniu, w pewnym uogólnieniu, jakie zwykle myśli czy przekonania w nas dominują, jakie zwykle emocje w nas dominują, jakie zwykle nastroje w nas dominują i wychodzi zaraz to, co tworzy naszą rzeczywistość, to paliwo. Te zmienne, które aktywnie na nią wpływają. Tak. No i znowu pozwoliłem sobie jednak wciągnąć. To jest ekscytujący temat. Cały ten temat jest ekscytujący i to pewnie jest jedną z przyczyn głównych, dla których nadal o tym nagrywam. Chociaż w tym najnowszym cyklu dedykowanym rzeczywistości kadrów tak zwanej nie opowiadam stricte głównie o prawie przyciągania.
Chociaż zależy jak podejść. Można i to tak rozumieć, że właściwie tak opowiadam, tylko że w nowym ujęciu, bardzo odświeżonym, bardzo zaktualizowanym, mającym dużo wspólnego z fizyką kwantową i tak dalej, tym podobne. O tym już sporo opowiadałem, więc wiesz, tak jak streścić rzeczywistość kadrów dla osoby, która po raz pierwszy się z takim konceptem styka? Powiedziałbym coś takiego, że wiesz, pewnie znasz taki koncept, że są jakieś takie, wiesz, ważne pytania w życiu. Czasem sobie je zadajemy. Czasem nachodzi nas, żeby je sobie zadać, żeby sobie porozmyśliwać. Czasem. Takie pytania typu, kim naprawdę jestem? Czy istnieje siła wyższa? Już nie wnikając tak bardzo, jak to ją nazwiemy, czy Bogiem, czy wszechświatem, jakąś nadświadomością, wszechświadomością. Po prostu, czy istnieje jakaś wyższa inteligencja, pomijając inne cywilizacje, zielone ludziki. Czy istnieje siła wyższa? Takie ważne pytanie. Ale wiesz, i takie coś, czym jest w ogóle rzeczywistość, która nas otacza? Czym tak naprawdę jest? Kto wie? Tak się czasem zastanawiam. Teraz, w 2021 roku, czy te pytania nie zyskały znacznie bardziej na aktualności? Haha, czym jest ta rzeczywistość wokół nas, kiedy ona tak sfiksowana się wydaje jakoś, wiesz, dosyć surrealistyczna, kubistyczna, jakkolwiek rzec, dosyć interesująco, czy intrygująco, czy frapująco jawi się ta rzeczywistość 2021 roku. Co może nas tym bardziej skłaniać czy inspirować do podejmowania takiego pytania, czym właściwie rzeczywistość jest? Gdzieś po drodze do tego pytania, w pół drogi pewnie, znajdują się teorie spiskowe. Ale nas teraz interesuje dalej niż te teorie, o wiele dalej, o wiele głębiej. Czym jest rzeczywistość w swojej najgłębszej esencji? Oto jest ambicja tego cyklu. Specjalnego cyklu dedykowanego rzeczywistości kadrów, źródła kreacji. To jest ta ambicja. Czym jest rzeczywistość w najgłębszej swojej esencji? Pod maską, innymi słowy. Pod maską. Pozwalamy sobie wejść, jak to powiedział pewien człowiek, niedawno przeze mnie poznany, w głąb króliczej nory i rozpostrzec pewną propozycję. Pewną propozycję. Jak moglibyśmy rozumieć? Bo wiesz, rzeczywistość pod maską, jak moglibyśmy rozumieć? Bo wiesz, jest mnóstwo konceptów na to, jak moglibyśmy rozumieć rzeczywistość. Mnóstwo teorii, mnóstwo pomysłów. Tak jak w fizyce kwantowej jest całkiem sporo różnych interpretacji, o tym już mówiłem, nie będę po raz kolejny mówił o fizyce kwantowej. Ha! Przynajmniej nie teraz. W każdym razie, wracając do tych różnych pomysłów, czym jest rzeczywistość, jak moglibyśmy ją rozumieć? Mechanikę pod maską rzeczywistości. Kiedy sobie tak myślimy o tym, co widzimy naszymi oczami, co słyszymy uszami, co odbieramy wszelkimi naszymi fizycznymi zmysłami, kiedy uznać to za efekt, za rezultat i zastanowić się, ale co jest pod maską? Wiesz, jeżeli znany jest tobie ten film Matrix, to wiesz, że tam była taka scena, że ogląda gość. Kod, wiesz, programistyczny, opadający, tak spływający na ekranie komputera i wiesz, mówi do drugiej osoby, że właściwie to on już tego kodu nie widzi. Tylko on tam widzi ludzi, jakąś kobietę, jakiegoś mężczyznę, żyjących swoim życiem. Taka pewna metafora, ale dająca dosyć do myślenia, inspirująca, przyznam. I o to nam chodzi. W tym cyklu o rzeczywistości kadrów. Właśnie tak jak w tym Matrixie było zaprezentowane, co tam może być tak naprawdę pod maską rzeczywistości, tak i my coś takiego robimy, tylko że bardziej trochę bliżej fizyki kwantowej i znacznie bliżej też tegoż prawa przyciągania tej relacji organicznej, o której wspomniałem, pomiędzy nami a rzeczywistością, w której to my jesteśmy przyczyną, a rzeczywistość jest następstwem, jest konsekwencją, jest rezultatem. Dokładnie aktywnym, ciągle bez końca się aktualizującym i aktualizującym i aktualizującym nas samych, naszego stanu bycia, jakby rzekł Baszar. On tak lubi to akcentować, że najważniejszy jest stan bycia, stan istnienia. Czyli to, w jakiej jesteśmy formie. Eckhart Tolle też trochę o tym mówił. Nasz stan ducha, stan naszej świadomości, czyli właśnie to wszystko, o czym już wspomniałem wcześniej, to się na to składa. To nasza mentalność, przekonania, emocje, myśli, wszystko. Pokój ducha.
I tak mamy ten cykl rzeczywistości kadrów, więc rozpościeramy w nim odcinek po odcinku, epizod po epizodzie pomysł, propozycje, jak moglibyśmy rozumieć rzeczywistość pod maską. To jest moja osobista propozycja, która przemawia do mnie. Nie aspiruję z tąże propozycją wychodzić na zasadzie, że myślę, że tak po prostu jest i ona powinna być obiektywnie panująca wszem i wobec. Nie, to jest raczej ciekawostka, którą chcę się z tobą dzielić. Moja osobista. Uważam, że dobrze jest, kiedy każdy szuka, myśli, zagłębia się, przemyśliwuje, medytuje może nawet na własną rękę, właśnie w dążeniu, w poszukiwaniu do własnych odpowiedzi, własnego sposobu, który do tej osoby konkretnej przemówi najbardziej skutecznie. To mogą być bardzo różne koncepcje. Ja mam własną, głęboko inspirowaną, dużo mającą wspólnego właśnie z tym, że prawem przyciągania, z potęgą podświadomości, inaczej mówiąc, głęboko inspirowaną fizyką kwantową i tym się dzielę w tym całym cyklu. Czy to jest wystarczające wprowadzenie do źródła kreacji, do cyklu o rzeczywistości kadrów? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli zaciekawiłem cię, to zapraszam do odsłuchania na stronie naszej. Znajdziesz wszystkie chronologicznie ułożone, odcinek po odcinku, wszystko o rzeczywistości kadrów, jak i całą resztę, właściwie wszystkich audycji, bo aktualna nasza strona, najnowsza, łączy w sobie, konsoliduje, zbiera wszelakie audycje, które nagrywam, bo tak naprawdę nagrywam więcej audycji niż źródło kreacji. Tak, nagrywam jeszcze inne. I postanowiłem już tak bardzo się nie przejmować tym, wiesz, jak się dana audycja nazywa, tylko bardziej wyprowadzić na pierwszy plan ich tematy. I po prostu pogrupować te wszystkie audycje tematycznie, dlatego że nierzadko zdarza się tak, że jeden i ten sam temat poruszam w różnych audycjach. I dobrze by było mieć to wszystko w jednym miejscu zebrane tematycznie, posegregowane, ładnie, pięknie. To już jest dostępne, szczęśliwie. Co mnie bardzo cieszy. No więc dobrze, myślę, że możemy już przejść do tak konkretnego zagadnienia dzisiejszego epizodu. Źródła kreacji. Którym będzie co? Poza tym, że to jest ciąg dalszy rzeczywistości kadrów. Wreszcie, nareszcie! Ha! Wyszliście już za światów? Dlatego, że najnowszy epizod źródła kreacji w serii o rzeczywistości kadrów to był epizod w zaświatach, tak! I co ty na to? Jeżeli to jest twoje pierwsze spotkanie ze źródłem kreacji, tak. Sama okładka jest powalająca, tak, wiesz, do dziś robi na mnie wrażenie, tak. To pozdrawiam Martina, dzięki którego, wiesz, serdeczności. Mam takie zdjęcie, mogłem użyć takiego zdjęcia z jego własnych tam prywatnych wycieczek rowerowych. Piękne zdjęcie, przed nami jawi się, rozpościera droga, która prowadzi dokądś, to jest tajemnica, dokąd ona w ogóle prowadzi, tak tajemniczo to wygląda, mam na myśli przez to. Ale wiesz, horyzont nie widać, bo wiesz, jest mgła przed nami, ona wchodzi, ta droga we mgłę. Dobrze powiedziałem? We mgłę? Nikt nie w niej. I co jest po drugiej stronie? Ha, dobra, ale kit, koniec z dygresjami, dobra. Przejdźmy do konkretów dzisiaj. Dzisiejszy epizod źródła kreacji będzie stanowił kolejne pytanie i odpowiedzi. Po prostu, tak bardziej może swobodnie trochę, casualowo, jakby to rzecz z angielska, z amerykańska, casualowo. W każdym razie kolejne tak pytanie i odpowiedzi, dlatego że gdzieś tam, jeżeli zerknąć sobie w te poprzednie epizody na temat rzeczywistości kadrów, w którymś momencie pokusiłem się o takie, jakby to Amerykanie znowu czy Anglicy powiedzieli, Q&A, ha, czyli pytania i odpowiedzi, propozycje pytań i odpowiedzi moich w temacie rzeczywistości kadrów. Potem nagrywałem dalsze i potem, wiesz, w międzyczasie nazbierały się nowe. Nie ma tego wiele. Właściwie to jest bardzo mało, tak niepozornie brzmi, chyba ze trzy tylko kwestie mam, ale wiesz, jakże one są pojemne, czy jakiś mają potencjał. I tym się zajmiemy dzisiaj. Po prostu kolejnymi ciekawymi kwestiami, o których moglibyśmy sobie porozmawiać w temacie rzeczywistości kadrów. Więc tak, dobrze, przejdźmy do pierwszej sprawy. Patrzę w notatki. Zapisałem sobie tak. Kim są nasi bliscy podczas zmian kursu?
Mamy jeszcze pytanie pomocnicze, które przeczytam nieco później, ale nieco, tylko nieco. Kim są nasi bliscy? Tak, to jest pierwsza kwestia. Najbardziej soczysta, na początek postanowiłem. Najbardziej soczystą i apetyczną kwestię umieścić na początku. Kim są nasi bliscy podczas zmiany kursu? O co chodzi? Bo tak, nie będę tak, wiesz, przedstawiał dokładnie wszystkiego od początku, na czym polega koncept rzeczywistości kadrów. Myślę, że to by zaszło. Znowu. Więc jeżeli nie wiesz tak bardzo, to po prostu zachęcam cofnąć się tam, posłuchać po kolei tych odcinków. A teraz konkretnie już założę, że już wiesz. Po prostu założę, że już wystarczająco wiesz, o co chodzi w rzeczywistości kadrów, jak to się wyłania, to wszystko, o co chodzi. I teraz tak. Tam dla przypomnienia, słowem przypomnienia, mówiłem między innymi coś takiego, że podróżując po rzeczywistościach, wytyczamy własny kurs indywidualny, to jedna sprawa. Wytyczamy go po kadrach rzeczywistości, gdzie każdy z tych kadrów zawiera całą rzeczywistość, cały wszechświat, wszystkie w ogóle wersje, wiesz, znaczy różne wersje nas oraz wszystkich innych. Opowiadałem o tym. Czyli, wiesz, to jest dzisiaj potrzebne. Co jest tam z tego konceptu dzisiaj potrzebne? Przypomnieć sobie to, że te kadry, przez które podróżujemy, one zawierają w sobie również różne wersje nas samych. Jakby outfity, przebrania. I wiesz, i w zależnie od tego, jak pokierujemy naszym kursem, przez takie kadry przejdziemy, przez takie wersje nas samych przejdziemy. Czyli to jest jedna z ciekawszych rzeczy, trochę bardziej ukrytych w tym koncepcie rzeczywistości kadru, bo już tak na powierzchni to jest tak, wiesz, jeszcze takie możliwe do zrozumienia, łatwo dosyć, że podróżujemy sobie po rzeczywistościach, tam, wiesz, jest mnóstwo, niezliczona ilość tych rzeczywistości, my sobie po prostu przez te rzeczywistości podróżujemy i to robi takie złudzenie, wyłania się z tego życie, nie wnikam znowu w detale specjalnie, staram się przynajmniej nie ulec pokusie. Wiesz, czyli podróżujemy sobie przez rzeczywistości. Ale wiesz, jeżeli by tak stanąć na tym i na tym się zatrzymać, to mamy taki obraz, że my niezmienni, podróżujemy przez rzeczywistości, które wszystkie są różne. Co najwyżej są podobne do siebie niektóre. Niektóre wręcz łudząco do siebie podobne, a niektóre totalnie odjechane, ale po prostu my zawsze jesteśmy jedyni jedni, ci sami, na nas tylko możemy polegać właściwie, to jest tamten punkt. Zaczepienia. Ale znowuż, wiesz, opowiadałem też, że stety czy niestety, to ja tak tego nie widzę, że właśnie jesteśmy stali niezmienni, tylko że tak naprawdę też jesteśmy w tych rzeczywistościach zawarci. I to, kiedy mówię, że podróżujemy przez rzeczywistości, to nie mam na myśli stricte powiedzmy siebie, tak jak teraz na przykład mówię do ciebie, wiesz, mam jakiś nastrój, mam jakąś mentalność, jakieś przekonania, takie rzeczy, jakiś wygląd, jakiś tam tak zwany wiek i tak dalej. Nie mam tego na myśli, że to ta osoba podróżuje, tylko kiedy mówię, że podróżuje przez rzeczywistości, to mam na myśli, że wiązka świadomości, która tworzy mnie, tak jakby. Ona podróżuje przez rzeczywistości. Wiązka świadomości. Ja ją określałem wcześniej jako punkt widzenia. Obrany przez świadomość, tą taką najbardziej pierwotną, najbardziej u źródła. Czyli powiedzieć można by, że przez samo źródło w istocie. Nazwij Bogiem, nazwij wszechświatem, tą nadświadomością, tą siłą wyższą właśnie. Źródło, źródło. Źródło obiera punkty widzenia. W tym obiera punkt widzenia mnie. W tym obiera punkt widzenia ciebie. Jeżeli teraz chodzi o mnie, no to obrany przez źródło punkt widzenia mnie, który tworzy złudzenie, dosyć wiarygodne, w tym od tego momentu czuję się mną, innymi słowy, źródło od tego momentu, w tej konkretnie wiązce świadomości czuję się mną. Bo wiesz, źródło rzuca mnogie wiązki na stół kadrów, niezliczoną ilość też. Tak jak rzeczywistości jest dużo, tak i tych wiązek świadomości też. O tym opowiadałem w szczegółach wiele w poprzednim źródle kreacji. W każdym razie jest tam wiązka, która jest, można by powiedzieć, w uproszczeniu mną. Czyli obrany przez źródło punkt widzenia mnie, gdzie to źródło już czuje się mną. Czyli to moje poczucie jestestwa to nie jest już, że ja się czuję Bogiem,
bezosobowym, tylko ja się czuję Tomasem, który do ciebie mówi. Tomasem, który ma tam te 1,80 m parę. Tomasem, który ma tyle lat. Mieszka w takim mieście, w Polsce. To tak, okej, okay, ale uwaga. Tak naprawdę to nie konkretnie ten Tomas podróżuje, tylko taka ogólna idea tego Tomasa podróżuje, czyli takie jakby wytyczne. Ale konkretnie, gdzie ten Tomasz mieszka, jakieś takie dalsze szczegóły, to już jest kwestia, przez jakie kadry ta wiązka przeszła. Czyli tak, wiązka obiera punkt widzenia mnie. Na przykład stwierdza, o, chcę doświadczyć życia, powiedzmy, osoby, która nagrywa audycję. O, tak powiem w uproszczeniu specjalnie. No to obiera taki punkt widzenia, pyk. Odtwarza kadry, w której znajdują się między innymi, w której znajduje się osoba, która, znaczy wiesz, nieruchoma, bo kadry w sobie, pojedynczy każdy kadr ma nieruchomą rzeczywistość w sobie. Dopiero po przejściu przez nie to się animuje, odtwarza, wyłaniając ruch, wyłaniając czas, o tym opowiadałem wcześniej. Więc wiązka wybiera kadry rzeczywistości, które zawierają w sobie właśnie takiego postać w grze. Przed naciśnięciem przycisku start, czy tam play. Nie. Jest tam postać tak zwanego podcastera, można by rzec, czyli osoby, która nagrywa audycje i je publikuje. Tak, i to jestem ja! Znowu, ten wtórny ja, ten, który do ciebie teraz mówi. To jestem ja, odtworzony przez wiązkę zamysłu mnie, punktu widzenia mnie. Tak powiem. Odtwarza wiązkę, z której wyłaniam się ja, który do ciebie teraz mówię. Tak. Ale, wiesz, podróżując po tych rzeczywistościach, ta wiązka, wiesz, może ten kurs sobie fantazyjnie bardzo wytyczać, co może doprowadzić do tego, że wiesz, że ja nie muszę być zawsze tym samym mną, że tak powiem. Mogę na przykład w którymś momencie być inny, coś może się zmienić. Może to być mała zmiana, może to być duża zmiana. Zależnie od tego, jak ten kurs tam zostanie wytyczony przez tą wiązkę, to mogę na przykład się znaleźć w którymś momencie w kadrach rzeczywistości, które zawierają na przykład mnie z jakimiś innymi przymiotami, może cechami charakteru. Może coś mi będzie lepiej szło niż dotąd, może coś będzie mi nagle znikąd, wiesz, znikąd w cudzysłowie, albo coś gorzej. Wiesz, przychodzi mi na myśl taki przykład, że były w życiu takie moim tutejszym sytuacje, w których chciałem się czegoś konkretnego nauczyć. Wiesz, wydawało mi się to atrakcyjne, takie kuszące. więc zabrałem się do tego, tam z czym to się je, zacząłem to tam studiować, zagłębiać się w to i wiesz co, nic zupełnie mi nie szło. Były takie tematy. Zupełnie nic. W ogóle zniechęcały mnie, wydawały mi się toporne, nie szły mi w ogóle nic, zero. Jakbym się starał, tak po grudzie. Więc po prostu prędzej czy później to prowadziło do tego, że dawałem spokój. No po prostu, no ile można. Sadomasochizm? Nie. Nie warto. Więc dawałem spokój, wiesz, nawet jak mnie czasem kusiło po raz kolejny wrócić, bo tak trudno było się pogodzić z tym, żeby taka atrakcyjna rzecz jednak mi przemknęła przez palce, to jednak nic z tego nie wychodziło, dlatego że ja wiedziałem doskonale, że no sprawdziłem to przecież, nie? Spróbowałem, naprawdę wiarygodnie spróbowałem się w to zagłębiać, tego nauczyć i nic mi nie wychodziło, więc co tu nowego może się stać? Tak. Aż tu nagle któregoś dnia iluminacja, słuchaj. Iluminacja, błogosławieństwo, no nie wiem jak to nazwać. Olśnienie. Coś zupełnie irracjonalnego. Ni stąd, ni zowąd, zupełnie. Nie miałem żadnych kursów na boku, żadnych korepetycji na boku nie miałem, żadnych dodatkowych materiałów nie miałem, nie zapoznałem się z żadnymi materiałami, nic się w ogóle nie zmieniło, po prostu tak siedziałem sobie w życiu, czy leżałem, czy chodziłem, czy biegałem, cokolwiek, po prostu żyłem z tą świadomością, że no nie poszło mi z tym tematem. Czyli nie było żadnej rzeczy, która by mi mogła z tym pomóc, mogłaby to zmienić, ale mimo wszystko jednak, któregoś pięknego dnia coś mnie tknęło. Tak jakby, znikąd, po prostu impuls, dziwny impuls, ni stąd, ni zowąd, coś mnie po prostu tknęło.
Weź, zobacz to jeszcze raz. No weź, no. Stary, słuchaj, no ale to robiłeś to. No raz, dwa, no ile można? Tak jak mówiłeś, sadomasochizm. Gdzie? No to strata czasu. Zrób lepiej coś pożyteczniejszego. Coś, co ci wychodzi, a nie tak wal głową o ścianę, nie? Głową mur nie przebijesz. No ale z drugiej strony ten impuls był taki uporczywy, taki natarczywy, taki wiesz, gryzący. Dobra. Chciałbym tego nie robić, bo nie lubię robić rzeczy nierozsądnych, ale dobra, no z drugiej strony nie lubię, jak mnie coś gryzie uporczywie. Więc, no wziąłem, dobra, zobaczę. Mam nadzieję, że to będzie ostatni raz, kiedy sobie udowodnię raz na zawsze na amen, że nic z tego nie będzie. No i dobra, zabrałem się. Dobra, sprawdziłem, dobra, zrobię. I co? I nagle, słuchaj, pewnie się domyślasz. Jak ręką odjął, nie wiem dlaczego. Nie wiem, nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć. Poza tym, że po prostu to był ten czas. Tak sobie to do tej pory tłumaczyłem. I po prostu nagle temat, który przez tyle czasu wcześniej był dla mnie nieczytelny zupełnie, nie do przełknięcia, nie do zrozumienia, nagle okazywało się, że szło. Ha! Szło po prostu. To tak. Wiesz. To jest przykład, który, myślę, nadaje się na ilustrację, jak może to działać w praktyce. Jak moglibyśmy teraz to przedstawić czy odtworzyć w świetle rzeczywistości kadrów i nawigacji poprzez rzeczywistości? Moglibyśmy to sobie odtworzyć, być może sobie się już domyślasz też, w ten sposób, że jak mi ten temat nie szedł, no to wiązka świadomości obierająca punkt widzenia mnie przechodziła po prostu w tamtym czasie przez wersje mnie, które nie miały w swojej osobowości tego komponentu, który by pozwalał na zrozumienie tego konkretnego tematu. Nie byłem zdolny go zrozumieć. To nie była moja bajka. Ale z drugiej strony coś mnie tknęło. Głos wewnętrzny, intuicja, natchnienie, jakkolwiek to nazwać, coś mnie tknęło, co nie dawało mi spokoju i w którymś momencie sprawiło, że wylądowałem, odtwarzając kadry, już innej wersji siebie samego. Innej wersji. Czyli ta wiązka świadomości, być może to był proces, że wiązka stwierdziła, że no ale ja bym chciał! Tak być nie może. A ta wiązka może więcej niż ja tutejszy. Bo ta wiązka jest nad tym stołem kadrów. Ona nie jest, wiesz, zamknięta w tych kadrach. Ona na nich operuje, ona się nimi bawi, ona nimi gra. To jest źródło, które nas myśli, źródło, które nas doświadcza, ty, czy doświadcza nami, jak wolisz. Ono może więcej niż ja, tutejszy, który do siebie teraz mówię, więc ha! Skoro odkryło w sobie, w moim punkcie widzenia mnie, pragnienie, żeby jednak dać sobie radę z tym. Zresztą podkreślam, to nie musi być zasadą, ale skoro tak, no to mogło doprowadzić do tego, że a dobra, przerzucimy się. Na kadry rzeczywistości, w których wersja mnie, tego mnie już finalnego, tej postaci w grze, ludzika, będzie miała w sobie przymioty, które pozwolą jej, umożliwią jej zrozumienie, pojęcie tego konkretnego zagadnienia, które wcześniej było absolutnie nie do ogarnięcia. To jest możliwe. I można to właśnie sobie wyobrazić jako po prostu, jako prostą zmianę kursu po rzeczywistościach. Z kadrów, w których znajdowałem się między innymi ja, który tego nie pojmował, przeskok do kadrów, w których znajduje się ja, który pojąć to może. Tak proste. Tak proste. Więc, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest ważna rzecz, żeby zrozumieć, przypomnieć sobie, że te kadry, po których podróżujemy, rzeczywistości, po których podróżujemy, zawierają w sobie każda z nich po wersji nas. Różne to wersje. Jedna rzeczywistość ma jedną wersję, druga rzeczywistość ma drugą wersję. I opowiadałem też w którymś z poprzednich epizodów Źródła Kreacji, jak to się ma do takiego konceptu dosyć modnego, żyć równoległych, że tam można się przenieść do rzeczywistości równoległej, do innego wymiaru, równoległego, tak zwanego, i spotkać siebie. Były nawet fantazje, różne tam seriale, takie rzeczy. Ja opowiadałem, jak takie coś w rzeczywistości kadrów modelu nie ma prawa mieć miejsca. Nie powinno przynajmniej. No nie powinno mieć miejsca generalnie. Generalnie.
Dlatego, że w rzeczywistości kadrów ten kurs jest pojedynczy. Te wszystkie inne wersje nas, które są dostępne w tej chwili, tu i teraz, w rzeczywistościach, których tu i teraz nie odtwarzamy lub nie odtwarzamy jeszcze, one są nieruchome. Wszystkie kadry, których nie odtwarzamy teraz, są nieruchome. Tak jak i nieruchome są te kadry, które już odtworzyliśmy, które, przez które już przeszliśmy świadomością. Czy świadomość obierająca nasz punkt widzenia nas przeszła przez te kadry. Te kadry już są też nieruchome. One wszystkie są nieruchome, one nigdy w istocie się nie ruszają. Po prostu odtwarzając je, wyłania się iluzja ruchu. Iluzja czasu. Tak jak odtwarzamy animację z klatek, film z klatek. Takie coś. I teraz każda z tych klatek jednakowoż zawiera jakąś wersję. Znaczy każda, no. Część przynajmniej, dobra. Może nie każda, ale sporo pewnie. Tam różne wersje nas. Czyli możemy też, tak naprawdę powinniśmy, czy dobrym pomysłem jest rozszerzyć sobie tą definicję podróżowania przez rzeczywistości, że tak naprawdę podróżujemy nie tylko poprzez rzeczywistości, ale podróżujemy też przez wersję nas samych. Przez wersję nas samych. Ja, który mówię do ciebie teraz, nie jestem tym samym, co na przykład 5 minut temu. To nie jest ten sam ja. Po prostu przeszłem. Przeszła świadomość, która obrała punkt widzenia mnie przez takie klatki, które odtworzyły mnie akurat tego tam z tych 5 minut wstecz i mnie teraz, którego doświadczasz teraz słuchając tej audycji. Ale tak naprawdę to wiesz, to jest iluzja, czyli że no, tutaj z perspektywy, jak doświadczamy to życie na Ziemi, to się wydaje wszystko płynniutkie. Idealnie płynna animacja, żadnych zacięć, nie widzimy pikseli, nie widzimy klateczek, nic. Ale tak naprawdę, jakby to spowolnić, wziąć pod mikroskop, to ja uważam, ja to tak rozumiem, ja to tak pojmuję, że to jest wersja po wersji, po wersji, po wersji, po wersji. I każda z tych wersji to jest inna wersja. Co najwyżej mogą być do siebie łudząco podobne. Mogą być. Ale ważne jest zrozumieć esencję, że czy one są podobne, czy nie. Nawet żeby były do złudzenia podobne, to tak czy owak to jest ktoś inny. W sensie, no, to jest po prostu inna rzeczywistość. Inny ja. Inny możliwy ja. Kolejny ja, kolejny ja, kolejny ja, kolejny ja. Przez jakie kolejne wersje siebie przejdziesz za chwilę? Oto jest pytanie. Przez jakie kolejne wersje siebie przejdziesz jutro? Przez jakie kolejne wersje siebie przejdziesz w tym miesiącu, w tym roku, w najbliższą dekadę? Jakie jest twoje pragnienie w tej kwestii? Jak nawigować, jak wytyczyć kurs? Dowiesz się z poprzednich epizodów Źródła Kreacji. Między innymi kurs, który doprowadzi ciebie nie tylko do rzeczywistości, jakie są dla ciebie atrakcyjne, ale i do wersji siebie. Siebie. Jakie jawią się tobie atrakcyjne. I teraz uwaga. Kolejna rzecz, którą warto sobie przypomnieć dzisiaj. To, że każdy z kadrów rzeczywistości, no albo prawie każdy, zawiera również, poza tym, że zawiera wersję ciebie, wersję innych osób. Innych ludzi. Innych zwierząt. Tak. I tak samo jak, wiesz, jak ten kurs wytyczasz, tam podróżujesz po rzeczywistościach, to podróżujesz, jak już mówiliśmy, również przez różne wersje siebie. Ale i uwaga, podróżujesz również przez różne wersje wszystkich innych. To nie tylko rzeczywistość. To nie tylko tło. Ale i te wszystkie te postacie, te ludziki, tak, to też jest odtwarzane twoją wiązką, co ciekawe. O czym więcej opowiadałem w którymś z poprzednich epizodów Źródła Kreacji. Nie ich wiązką, tylko twoją. Oni odtwarzają ciebie własną wiązką. Taką wersję, jaką sobie wybrali w kursie.
jaką posiada ich rzeczywistość, czyli powinienem rzec, jaką posiadają ich rzeczywistości. Taką wersję ciebie te osoby odtwarzają na własne potrzeby. Na własne potrzeby. Taką wersję zawierają w sobie ich kadry rzeczywistości. Ciebie. Więc jeżeli teraz podróżujesz przez rzeczywistości, to odtwarzasz, podróżujesz przez wersję siebie, ale i podróżujesz przez wersję wszystkich innych. Przez wersję wszystkich innych. Czyli możesz zmienić to. Możesz przenawigować się do innych wersji siebie. Jak również możesz przenawigować się do innych wersji pozostałych wszystkich istot. Czy to ludzi, czy zwierzaków, czy cokolwiek. Inne cywilizacje. Dlaczego? Dlaczego warto sobie to przypomnieć dzisiaj? Ano dlatego, iż właśnie z tego wyłania się, z tego przygotowania całego, które rozpostarłem przed tobą właśnie, wyłania się to piękne, soczyste, apetyczne pytanie. Co z naszymi bliskimi? Jak rozpoznać, kto jest kim w takim razie, tak naprawdę? No bo wiesz, powiedzmy, jesteś w związku partnerskim, a może w małżeństwie? Jest ta druga osoba, więc tam żona, mąż. No ale podróżując przez rzeczywistości, właściwie to ta twoja druga połowa. Podróżujesz też przez różne jej wersje. Tak. I do różnych wersji twojej drugiej połowy może to doprowadzić. Tak jak i do różnych wersji ciebie. Zwłaszcza jeżeli zaczniesz świadomie, celowo i zmyślnie, z pełną premedytacją pracować nad celowym kształtowaniem, wytyczaniem kursu. Nie wyrazisz nikogo wolnej woli, bo tak jak powiedziałem, jesteś tylko aż ty w takim układzie. Mówiłem o tym też wcześniej. To ty odtwarzasz wersję swojej drugiej połowy. Ty, czyli innymi słowy, twoja druga połowa tak naprawdę to jest część odtwarzanej przez ciebie rzeczywistości. Kto odtwarza twoją drugą połowę w oryginale? To jest świadomość obierająca punkt widzenia twojej drugiej połowy. I ona swoją drogą odtwarza tą drugą połowę. I ona może odtwarzać wersję ciebie nawet inną niż ta, której doświadczasz teraz. Wersję siebie. Tak. Wersja siebie. Ale wracając. Jeżeli teraz wiem, że podróżując przez rzeczywistości odtwarzam wersję innych osób, czyli podróżuję przez wersję innych osób. Różne wersje tych samych osób. Różne wersje tych samych osób. To na początek może być szokujące, choćby przez chwilę. No jak, różne wersje? No, wybrałem sobie drugą połowę po to. A może nawet byłem idealistą, może romantykiem i wierzyłem, że jest jedna tylko na świecie, taka? Jeżeli ją znalazłem, no to byłem w siódmym niebie, bo już znalazłem tą jedną, jedyną i jesteśmy razem. Ale podróżując przez rzeczywistości, to właściwie dowiaduje się, że ach, nie ma jej jednej, jedynej. Tak jak i nie ma. No, nie ma. To się wszystko sypie. Ten koncept, że jest jeden ja, w sensie taki niezmienny, jest jedna druga połowa. Jeden ja to, tak jak już powiedziałem, dla podpowiedzi jestem, owszem, ale tam. Z perspektywy świadomości, wiązki świadomości, która gra, przechodzi przez ten stół kartów. To jest jedyna, jedna wiązka świadomości. Ale ta wiązka świadomości może odtwarzać bardzo różne wersje mnie. Może przeżyć całe życie, odtworzyć całe życie od narodzin do śmierci ziemskiego człowieka. Odtwarzając bardzo różne wersje tej osoby. W tym samym jakby jednym życiu. Czego przykładem czy ilustracją może być ta historyjka, o której już tobie opowiedziałem, że nagle się odschnąłem i nagle potrafiłem pojąć dany temat, ale tego może być jeszcze więcej. To jest szeroki temat.
W każdym razie, wiesz, no pojawia się taka frapująca kwestia potencjalnie. Jak poznać, kto jest kim? Ja sobie tak zapisałem, tak. Jak rozpoznać właśnie, kto jest kim? Tak. Czy na przykład moja żona jest nadal moją żoną? I czy mogę zabrać osobę, daną osobę ze sobą dalej? Może tak. Może zacznijmy od tego, czy mogę zabrać. To jest łatwiejsze chyba. Tak sobie myślę. Czy mogę zabrać? Tak. Czy mogę zabrać ze sobą moją drugą połowę? Bo mi się podoba. Podoba mi się ta konkretna wersja. Jednak jestem dosyć się przejmuję tym ideałem. Nie chcę z niego tak łatwo zrezygnować. Nie muszę, ale dobra. No, na razie udajmy, że myślę, że muszę zrezygnować. Nie chcę z niego rezygnować. Chciałbym zabrać ze sobą tą konkretną wersję drugiej połowy dalej. W kursie, wiesz, tam dobra, podróżuję, okej, po rzeczywistości, ale chcę podróżować razem z nią. Tą konkretną wersją, ha. Jak ją zabrać? Czy w ogóle to możliwe? Jak ją zabrać ze sobą? No, wiesz, jakbym na to odpowiedział w dzisiejszych pytaniach i odpowiedziach? Q&A! Rzeczywistość kadrów. Powiedziałbym tobie tak, że niestety nie możesz zabrać nikogo ze sobą, chociaż zależy jak patrzeć. W przenośni możesz, ale dosłownie tak naprawdę to nie możesz. Być może domyślasz się już dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że samego siebie, czy samej siebie nie możesz zabrać ze sobą w dalszą drogę. Takie to zabawne, mnie to bawi. Jak sobie tak myślę, naraz, niejednokrotnie, czasem nawet nadal mój umysł ma z tym zagwozdki, ale to jest na swój sposób fascynujące. I na swój sposób też uwalniające, że wiesz, no bo z tego płynie pewne uwolnienie, że no nie jest się przykutym do samego siebie nawet, czy samej siebie. To jest wszystko złudzenie, o tym też opowiadałem w audycjach wcześniej. Złudzenie. Wiedza, że w każdej chwili odtwarzasz po prostu klatki. Każda klatka zawiera ciebie. Jest powiedzmy, wymyślmy sobie, że tam życie twoje, to tam, wiesz, no twoje życie będzie się składało tam 5 milionów klatek, powiedzmy, tak sobie żartobliwie wymyślmy, no to te 5 milionów klatek to jest 5 milionów wersji ciebie. I wiesz, tam, a na stole jest znacznie więcej niż 5 milionów. I możesz sobie, wiesz, wybrać nawet inne. Wybierać. Raz taką, raz inną. Przekierować kurs na gdzieś w inną stronę. Doświadczać innej wersji siebie. Jest to do zrobienia, ale wiesz, wiedząc, że za każdym razem to jest inna wersja, to jest to po prostu nic innego jak granie w grę komputerową. Można to tak przyrównać. Masz postać w grze, możesz ją modyfikować, możesz ją prowadzić w różnych kierunkach. Twoja wola. Może nawet kaprys. Czemu nie? Doświadczenie, zabawa. Więc nie możesz zabrać ze sobą nikogo w dalszą drogę po rzeczywistościach, dlatego że siebie nawet nie możesz tam zabrać. Podróżując przez rzeczywistości, zawsze opuszczasz, zawsze porzucasz siebie. W każdej chwili. Teraz wiesz, ile tam nagrywam? Po 43 minuty już mówię do ciebie, i przez te 43 minuty, co mówię. Porzuciłem wiele wersji siebie. Ha! Tak, już ich nie ma. Były, miały miejsce w tych 43 minutach, ale ich już nie ma. To nie ja. One są podobne, tak, do złudzenia, pewnie. Bo słuchając tej audycji, ona brzmi dosyć spójnie, pewnie. To dosyć mam taki sam styl, nastrój, o, takie rzeczy. Głos mi się nie zmienił. Ha. Ale jednak mimo wszystko tak, owszem, tak. Porzuciłem, tak naprawdę, jakby patrzeć, co się dzieje pod maską, to tak. Porzuciłem przez 43 minuty, tak, porzuciłem ileś tam tych wersji. Już ich nie ma. A która teraz wersja żyje? Żadna. Jak już mówiłem, żadna z tych wersji nie żyje, bo są nieruchome. To jest iluzja. Odtwarzanie. Dopiero z odtwarzania, przechodzenia przez klatki wyłania się iluzja. Ale ta iluzja się składa z klateczek. Z jakich klatek chcesz? To jest pytanie, z jakich klatek chcesz, żeby ta iluzja się tworzyła? I z jakich klatek chcesz, żeby twoje życie się tworzyło? Rozpościerało przed tobą. Jakie klatki cię interesują do wyboru?
wytyczaniu własnego kursu po rzeczywistościach. Więc tak, wiesz, technicznie rzecz biorąc, moja odpowiedź jest taka, że nie możesz zabrać nikogo, tak jak i nie możesz zabrać siebie. Natomiast powiedziałem też, że w przenośni można by rzec, że tak możemy. Dlaczego? Dlatego, że w przenośni mamy zwykle odczucie ciągłości. Mamy zwykle odczucie konsekwencji pewnej. I mamy zwykle odczucie pewnego ja, kim jestem. Czujesz się konkretnie. Czujesz się jakąś konkretną osobą. Czujesz się konkretnym charakterem. Czujesz jakąś przeszłość, jakiś wpływ tejże przeszłości na ciebie. Ale ja bym to określił, że to jest bardziej tendencja, trend. Właśnie ten kurs. Wytyczne. O. I jeżeli teraz tak na to spojrzeć, że to jest ton, tak jakbym może powiedzieć, ton. To jest to coś, co być może świadomość właśnie tym się kierowała, obierając punkt widzenia ciebie. Pewien ton, żeby obrać. I ten ton będzie nadany temu doświadczeniu. Chcę mniej więcej doświadczyć tego, tego, tego. Chcę doświadczyć życia takiego i takiego. A przynajmniej pewien, wiesz, punkty startu, pewien punkty wyjścia, pewne wytyczne ogólne. Tam nie wnikając w konkrety. Chcę takich wytycznych ogólnych. I to jest ten ton. Teraz z poziomu tutejszego ziemskiego, końcowego, tego gracza, w sensie, znaczy, nie, może nie gracza, powiem tak, ludzika, o. Ludzika w grze, gdzie ja jestem tym ludzikiem mówiący do ciebie i ty jesteś tym ludzikiem słuchający. Czy słuchająca mnie teraz, to z perspektywy tych ludzików też możemy sobie nadawać ton, bo też mamy coś do powiedzenia. Też mamy coś do powiedzenia. Możemy ten kurs wytyczać. Możemy, wiesz, dalej jest on w naszych rękach finalnie. My jesteśmy tym ostatnim ogniwem. Ha. Gdzieś tam ktoś steruje z tyłu. Pośrednik jest też. I na końcu my. Może jest tak, że żartobliwie mówiąc, robimy tą czarną robotę, ale może jesteśmy w najbardziej uprzywilejowanym miejscu, w pierwszym rzędzie. Tam, gdzie się w istocie doświadcza, a nie tylko planuje, wytycza. No to w tym pierwszym rzędzie, z tego poziomu też możemy kierować, też mamy coś do powiedzenia w pewnych oczywiście granicach wytyczonych tam z tyłu przez tą naszą nadrzędną świadomość i w końcu przez źródło gdzieś tam dalej idąc, ale też mamy pewne pole, mamy jak najbardziej, i to jest dosyć szerokie pole manewru, mimo wszystko. Tak uważam, absolutnie. I w tymże pole manewru, w tymże polu manewru, mając do dyspozycji całe nasze życie ziemskie, pojedyncze, to konkretne mam na myśli, mówiąc pojedyncze, to możemy wytyczać ton i możemy ten ton też zmieniać po swojemu. Możemy go wytyczać i po swojemu, jeżeli mamy ochotę czy potrzebę, możemy go zmieniać. I tenże ton definiuje, kim tak naprawdę się czujesz. Kim tak naprawdę się czujesz. Teraz, tu i teraz. I ten ton możesz zabrać ze sobą dalej, przynajmniej przez pewien czas, dopóki nie zmienisz zdania. Często jest tak, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak się zmieniliśmy, jak się ten ton nam zmienił, pomimo że sami go zmieniliśmy, albo może nie robiliśmy tego celowo, to jest najgorsza opcja. Samo się zmieniło. Gdzieś wiatr zawiał jakieś coś, okoliczności i zdajemy sobie sprawę, że po latach właściwie to jesteśmy dosyć inną osobą niż x czasu temu. Żebyśmy siebie sami może nawet nie poznali tak za bardzo, jeżeli chodzi o nasz charakter, usposobienie. Ale tak, ale generalnie jednak mimo wszystko przez pewien czas możemy go zabrać. Czyli tak, co mam na myśli, że przez pewien czas możemy go zabrać? To mam na myśli, że na przykład tak, jak się czuję tym, kim się czuję dzisiaj, teraz mówiąc do ciebie te słowa, to mogę się czuć bezpiecznie, że jutro jak się obudzę, to prawdopodobnie, z dosyć wysokim prawdopodobieństwem, obudzę się jako ja, nadal, ten sam, w sensie ten sam ton mniej więcej. To będą wystarczająco, innymi słowy, podobne klatki. Kadry, ramki animacji, żebym nadal się czuł tak jak, wiesz, ten ton, to co mnie interesuje, ten styl, ten kurs, ta
tendencja, ten styl wersji mnie, ten styl wersji mnie. Odtwarzam wersję siebie w takim stylu. Odtwarzam wersję siebie w takiej mentalności. Odtwarzam wersję siebie z takim generalnie światopoglądem, w takim kierunku aspirujące. I tak dalej, tym podobne. To jest coś, co mogę zabierać ze sobą trochę dalej, trochę bardziej, nawet niż trochę. I podobnież z innymi osobami, na przykład z tą drugą połową przykładową, o której mówiłem, to samo. Tendencja mnie i tendencja, wiesz, osób, które odtwarzam, też tak. Mogę je zabierać ze sobą dalej. Tendencje. Czyli tak, wiesz, no bo zwłaszcza, że twoja druga połowa, jeżeli żyjesz z takową, jeżeli ona jest w takiej, a nie innej konkretnej formie tu i teraz w twoim życiu, to znaczy, że ona jest częścią kadrów, które teraz odtwarzasz. To jest ta tendencja, którą teraz odtwarzasz. Możesz ją zmienić, owszem. W taki sam dokładnie sposób, w jaki po prostu nawigujesz, o czym mówiłem, opowiadałem o tym, jak nawigować, jakie czynniki wręcz pomagają w tej nawigacji kursów, wytyczaniu kursów w kierunku, który nas tak naprawdę interesuje. I wytyczając ten kurs świadomie, też wytyczasz ten kurs po wersji siebie, ale i po wersjach innych, tej drugiej połowy. Czyli innymi słowy, ta druga połowa to jest część tego wszystkiego, tego obrazu, tych lądów, przez które podróżujesz. I jest tendencja. To jest ta tendencja. I on też zabierasz ze sobą. No, to łatwo zauważyć, że ludzie generalnie w dużym bardzo uproszczeniu w pewnych okresach czasu się po prostu nie zmieniają. Za bardzo. Są przewidywalni. A nawet jeżeli się zmieniają, to zwykle tak, że tego nie zauważamy. Tak jak się codziennie oglądamy w lustrze i nie zauważamy radykalnych zmian, które ujrzelibyśmy, rozpoznalibyśmy, gdybyśmy sobie klatkę wyjęli. Jedną i drugą. Z wystarczającym przedziałem czasu pomiędzy. Złudzenie, ale wiesz, jeżeli jest ta druga połowa w twoim życiu i ona cię interesuje, ta konkretna wersja, to nie martw się. Nie ma żadnego w ogóle problemu, żeby ją zabrać, dlatego że już ją zabierasz ze sobą. Cały czas ją zabierasz ze sobą. To, że ona jest, bo jest częścią tych rzeczywistości, które cię interesują, do których. Które zostały wybrane przez ciebie, przez które przechodzi twój kurs. W jakim stopniu został przez ciebie zmyślnie, celowo wytyczony, nie wiem. A mam nadzieję, że większym niż mniejszym. W każdym razie, właśnie to, że ta druga połowa jest w takiej konkretnej formie, nie innej, no ona jest nadal, ona będzie nadal w takiej formie, jeżeli to jest kurs, który cię interesuje. To tak, to ona będzie nadal w takiej formie. Uogólniając znowu, to ja nie mówię takich twardych zasad, celowo uogólniam, dlatego że tych zmiennych jest znacznie więcej, ale generalnie w ogólnym takim bardzo pojęciu, specjalnie uogólniam, żeby mniej więcej taką nadrzędną zasadę rozumienia przedstawić tobie, jak ja to widzę, że możesz zabierać, tak jak zabierać własną tendencję, być może już wiesz, rozumiesz, co on ma na myśli, zabierać własną tendencję. Czyli utrzymywać w sobie styl, w jakim chcę odtwarzać własne życie, włącznie ze sobą samym, z wersjami siebie samego. W jakim stylu chcę tych wersji siebie doświadczać? Jakie wersje mają tworzyć złudzenie mnie? W jakim stylu, w jakim tonie? I to samo z moją drugą połową, tak zwaną. Też. W jakim stylu, w jakim tonie? Mnie interesuje. Jeżeli ja mam coś takiego już obranego i tego doświadczam, no to będzie dalej. Póki ja to będę dalej obierał, to będzie dalej ze mną. Czyli innymi słowy, to się automatycznie zabiera ze sobą. Wszystko. Zmieniasz kurs? Okej. I natrafiasz może na inne wersje, na inne wersje. Może podobne, może znacząco różne. Ale wiesz, tutaj chciałbym znowu przypomnieć, że tak naprawdę, to nawet jeżeli to są podobne wersje, to są zawsze pojedyncze klatki nieruchome. I to, co jawi się nam jako doświadczenie płynne, rzeczywiste, autentyczne, przekonujące, żywe, takie, wiesz, wielowymiarowe, dużo emocji, dużo zmysłów, dużo bodźców, to jest wszystko iluzja. Ze stołu gry, odtworzonego. I o co w tym chodzi? No, odtwarzamy cały świat. Wszechświat. Wszystko. Tak ja to rozumiem, tak ja to pojmuję. I jest jeszcze jedno spostrzeżenie, z którym się spotkałem, bardzo cenne w tym temacie.
z którym się spotkałem dzięki Cynthia Sue Larson, o której już opowiadałem wcześniej w źródła kreacji. To jest osoba, która też to trochę o, mówiąc w cudzysłowie, trochę o skokach kwantowych, tak zwanych, jak ona to nazywa, czy przemieszczeniach rzeczywistości opowiada, napisała książki, daje wykłady, podcasty. O, nawet konferencje organizuje, czy uczestniczy w innychże konferencjach, tak? I na jednej z takich konferencji właśnie pewna osoba z publiczności wypowiedziała się właśnie w tym temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak ona to pojmuje i jak ona sobie z tym radzi, właśnie z tym, że właściwie to ta żona, twoja żona, powiedzmy, czy twój mąż, no to mogą być różne tak naprawdę wersje. Można by, znaczy chciałoby się rzec różne osoby, ale uwaga, to jest złudzenie, czy naprawdę? To zależy, jak definiujemy osobę. Bo pamiętasz, opowiadałem, mówiłem o tym, że wytyczamy ton, w jakim stylu chcemy doświadczać siebie. Ale to ten rdzeń, my, ten punkt widzenia nas, on jest cały czas niezmienny tam nad stołem kadrów. To jest ta wiązka świadomości, która już ma ten punkt widzenia nas. Punkt widzenia ciebie, punkt widzenia mnie. Tam jesteś. Tam jesteśmy niezmienni i jako pewna wytyczna ogólna. Intencja, rzekłbym, może. I wiesz, tam jest ta druga połowa, której poszukujesz, ta esencja, i na niej możesz polegać. I ona, tak jak i ty, wybiera sobie na własną rękę różnej wersji siebie, których chce doświadczać. Ale jeżeli chodzi o twoje życie i o twoją rzeczywistość, to ty doświadczasz różnych wersji jej, które odtwarzasz ty. Ale to nie zmienia faktu, że to są nadal wersje, które tak naprawdę przynależą do niej. Co ona ma na myśli, przynależą do niej? To znaczy, że ty je odtwarzasz, ale ty je odtwarzasz jako, jakby to rzec, inne postacie w twojej grze. Ty jesteś główną postacią, a tą drugą połowę odtwarzasz jako jedna z postaci poza tobą. Czyli wiesz, tak jak powiedziałem, że podróżujesz przez różne wersje siebie, to są zawsze różne wersje, ale tej samej postaci. Zważ, tej samej postaci. Czyli ja mogę podróżować przez rzeczywistości z bardzo różnymi nawet wersjami Tomasa Lee, który do ciebie mówi teraz, ale to nadal będzie ten Tomas, w sensie to nadal będzie Tomas, to mogą być różne wersje Tomasa, ale to nadal będzie Tomas. Generalnie, tak generalnie to nadal będzie Tomas, to nadal będę ja. Wariacje na mój temat, fantazje na mój temat. Co można by zrobić z konceptem Tomasa? Co jest możliwe? Różne wersje. Można, jak myślałem o tym, to doszedłem do wniosku, że można to sobie też tak potraktować, jako że potraktować te różne wersje, możliwe wersje, wszystkie możliwe wersje mnie czy ciebie, jako cechy charakteru. W większym, wiesz, ujęciu niż ziemski tylko. Bo w ziemskim ujęciu, jak mówimy o cechach charakteru, to mamy na myśli cechy charakteru jednej pojedynczej niby wersji siebie. Natomiast w szerszym ujęciu możemy rozszerzyć sobie znaczenie, pojmowanie cech charakteru na szersze pojęcie, że istnieje szerszy plan, ten poza stołem kadrów, gdzie jako cechy charakteru, jakoby, w uproszczeniu rzecz biorąc, moglibyśmy postrzegać, moglibyśmy pojmować te wszystkie wersje danej osoby, jakie są na stole. Czyli powiedzmy teraz tak, że świadomość, źródło obiera punkt widzenia ciebie, czyli obiera pewien styl, pewną wytyczną, pewien zamiar, pewną intencję. I to wszystko razem wzięte obiera punkt widzenia ciebie, i od tego momentu źródło czuje się tobą, takim ogólnym konceptem ciebie. Ogólnym zamysłem ciebie, zamysłem, pewnym ukierunkowaniem. Pewną intencją, jak już mówiłem. I to źródło ma do dyspozycji teraz, jeżeli źródło obrało punkt widzenia, powiedzmy, istoty o imieniu Piotrek, no to
Jest ten Piotrek jako punkt widzenia, i teraz ten Piotrek jako punkt widzenia ma do dyspozycji różne bardzo wersje, wydania, warianty konkretnego Piotrka. W jaką skórę może sobie wejść? Nie w różne osoby, ale w różne twarze jednej i tej samej. Część z tych twarzy będzie podobna do siebie, część z tych twarzy będzie podobna do siebie łudząco, a część będzie bardzo różna, ale nadal to będą tak naprawdę wszystko twarze przynależące do jednej konkretnej osoby, czyli te różne ludziki w grze, różne wersje tego samego ludzika, to jest różnica. Różne ludziki, a różne wersje tego samego ludzika, to są różne wersje tej samej postaci w grze, Piotrka. Tam na stole gry, na stole kadrów, rzeczywistości kadrów, są, całkiem sporo jest wersji konkretnych Piotrka, którymi Piotrek nadrzędny może sobie grać. Punkt widzenia Piotrka, że tak powiem. I w tym ujęciu możemy rozumieć wszystkie te różne twarze, ludziki, znaczy wersje ludzika Piotrek, możemy rozumieć jako cechy charakteru, esencji. Nie tak znowuż bezosobowej, bo ona nie jest bezosobowa, przypomnijmy, to już jest świadomość, która już obrała punkt widzenia ciebie. Powiedzmy jakiegoś Piotrka czy Eweliny. Ona już obrała, więc od tego momentu już jest ta Ewelina, już ta świadomość czuje się tą Eweliną czy Piotrkiem, ale to nie jest jeszcze tak bardzo konkretna, wiesz, sprowadzona do jakiejś konkretnej jednej wersji wariantu. Po co się tak ograniczać? Nie, to jest ogólny zamysł, żeby mieć w czym wybierać, przebierać, bawić się czym mieć. Różnymi Ewelinami, czy raczej powinienem rzec twarzami Eweliny, różnymi twarzami Piotrka. Ha! Po co o tym mówię? Dlatego, że wiesz, jeżeli chcesz nawiązać więź, czy w ogóle to pewne refleksje wzbudza, gdzie jest ta moja Ewelina, czy druga połowa, tak ujmę, gdzie jest ta moja druga połowa, tak naprawdę. To wiesz, że tak naprawdę może obudzisz się jutro zupełnie inną osobą. W łożu małżeńskim. Nie! Co najwyżej obudzisz się już w najgorszym wypadku, żartobliwie mówiąc, zupełnie inną twarzą tej samej osoby. Twojej drugiej połowy. To nadal będzie twoja druga połowa, tylko jej inna twarz, jej inny wariant, inny odcień. Może odcienie to też dobra metafora. Odcienie. Odcienie jednej i tej samej barwy, zawsze jednej i tej samej, co najwyżej różne odcienie. Magia odcieni, feria odcieni, paleta odcieni, ale jednego koloru. I to jest twoja druga połowa, nadal. Więc warto mieć to na uwadze. Nawet jak wiesz, ta wersja będzie nieco inna, czy bardziej inna, to nadal jest ona. I możesz nawigować w takie wersje, jakie ciebie interesują, oczywiście. Tak. Ty decydujesz, bowiem nie gracie razem. Ona gra swoją drogą i tak jak już mówiłem, ona w swoim życiu może doświadczać ciebie w zupełnie innej wersji. Wybierać inne twarze ciebie, niż ty wybierasz dla siebie. Tak może, ale w twoim życiu jej nie ma. W pewnym sensie. Nie ma i jest. To jest taka zagwozdka. Nie ma i jest. Dlatego, że wiesz, dlaczego ja tak mówię nie ma i jest? Dlatego, że to odczucie ja, tożsamości ziemskiej, to jest złudzenie. W tym ujęciu, w modelu rzeczywistości kadrów, tożsamość ludzka, osobowość, charakter, ten konkretny, konkretna osobowość, to jak się konkretnie czuję tu i teraz, to wypływa ze stołu kadrów. Postać w grze. Ludzik, zanimowany w dodatku. Jak się zatrzyma, już go nie będzie. Wrócimy do ogólnych wytycznych, czyli wrócimy do tej esencji, wrócimy do zamiaru, do intencji. Do tego nadrzędnego Piotrka, czy nadrzędnej Eweliny, która przebierała we własnych twarzach, który przebierał we własnych odcieniach. Ale tak naprawdę nie tylko we własnych, dlatego że przebierając we własnych odcieniach, nawigując po różnych rzeczywistościach, też nawigował siłą rzeczy. Chcąc, nie chcąc. Po wersjach, po różnych innych ludzikach odtwarzał je jako własne tło. Jak gdyby.
jako tło, wiesz, środowisko, otoczenie. Więc, innymi słowy, tożsamość twojej drugiej połowy może być powoływana do życia przez nią samą, w jej życiu i przez wszystkie inne osoby, które będą ją miały we własnych rzeczywistościach. Tylko, że będzie tylko jedno życie, uproszczając sprawę celowo, będzie tylko jedno życie, w którym tożsamość twojej drugiej połowy będzie jako główna postać, główny pionek, główny ludzik w grze. Cała reszta to po prostu będzie twoja druga połowa jako czyjś pionek poboczny, czyjś pionek tła, czyjś pionek otoczenia. Czy już to przedstawiłem wystarczająco jasno? Mam nadzieję głęboką. Pozostaje mi mieć. Tak to widzę. Więc wiesz, no, to jest frapujący temat. Ale wiesz, znowu może przychodzi taka myśl, że no dobra, skoro jestem tylko ja, w takim ujęciu na swój sposób jestem tylko ja, tylko aż, ale no teraz się skoncentruję na tym wariancie tylko, no nie ma nikogo innego, ale czy wiesz, no nie ma, zależy, jak tak pomyśleć, to właściwie jest. Do tego, że no wiesz, ta druga połowa animowana przez nią i druga połowa animowana przez ciebie, to nie ma w sensie różnicy efektu. Różnica tkwi tylko kto animuje, ale efekt w sensie, jakby to rzec, to są te, jakby postacie możliwe do zanimowania są te same, kadry są te same, czyli czy je zanimuje twoja druga połowa, czy je zanimujesz ty, to będzie efekt ten sam. W sensie, że powiedzmy sobie tak, wymyślmy, że skupmy się na takim wariancie, że twoja druga połowa sobie jakimś sposobem takim ciekawym animuje, zdecydowała się obrać taki kurs we własnej rzeczywistości, w których animuje wersję siebie dokładnie taką, tak się złożyło, dokładnie taką samą wersję siebie, jaką ty jej animujesz w swoim życiu, w swoich rzeczywistościach, tylko że wiesz, w twojej rzeczywistości to jest postać tła, postać otoczenia. Bo to ty jesteś tym głównym grającym. Postacią główną w grze. Ale jeżeli to jest, wiesz, ona animuje te same twarze siebie, które ty animujesz jej, te same twarze, to efekt, jakby ktoś spojrzał, ktoś to oglądał na ekranie, efekt, nie widząc kto odtwarza, tylko powiedzmy, ktoś ogląda rezultat na ekranie. I ten ktoś, kto ogląda rezultat na ekranie, nie widzi, znaczy ktoś widzi dwa telewizory, o tak to ujmijmy, że widzi telewizor, na którym jest przedstawiany, na jednym telewizorze ten ktoś widzi twarze drugiej połowy twojej odtwarzane, wybierane przez nią samą w jej rzeczywistościach, a na drugim telewizorze ten sam ktoś widzi twarze twojej drugiej połowy wybierane przez ciebie w twoich rzeczywistościach. I jak mówiłem, jeżeli teraz te twarze będą takie same, czyli tak się złożyło, że oboje wybieracie to samo, to ten ktoś, kto widzi te dwa telewizory, zobaczy to samo. Dokładnie to samo zobaczy. Nie będzie ten ktoś widział ani wiedział, kto odtwarza film na pierwszym telewizorze i kto odtwarza film na drugim telewizorze. Ale to nie jest problemem żadnym, dlatego że rezultat będzie taki, że tak czy owak on zobaczy dokładnie ten sam obraz. Dokładnie ten sam obraz. Jeżeli nie będzie widział, kto go odtwarza, to nie będzie już żadnej różnicy, rozumiesz? Żadnej, żadnej, absolutnie żadnej. Efekt z gry. Co gra ma do zaoferowania? Z tego samego możemy korzystać wszyscy, jeżeli chcemy. Czyli jeżeli chcesz, możesz odtwarzać wersję mnie taką konkretnie, jaką ja odtwarzam siebie wersję. Tylko skąd wziąć taką wiedzę i po co w ogóle to robić? Inna kwestia. To jest inna kwestia zupełnie. Moim zdaniem niepotrzebna dla nas, dlatego że my mamy swoją rzeczywistość. I tylko po co ja tobie to mówię? Po to mówię, żeby spróbować nakierować ciebie na to, do czego sam doszedłem, że tak naprawdę jesteśmy i nie jesteśmy sami jednocześnie. Tak naprawdę, okej, z jednej strony to my odtwarzamy własną drugą połowę, tak. Ale z drugiej strony to, czego doświadczamy w efekcie, jest spójne, w sensie jest tak samo wiarygodne, o to będzie lepsze określenie, jest tak samo wiarygodne
i autentyczne jak druga połowa nasza odtwarzająca siebie. To jest tak samo autentyczne i tak samo wiarygodne, bo wypływa z tej samej gry, z tego samego stołu kadrów, z tych samych kadrów, w sensie z tego samego stołu. Nawet jak różne kadry, to wiesz, wyłoni się z tego to samo. Tak samo autentyczne. Taka wersja, czy inna wersja. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że no to są wersje przynależące do różnych graczy. Mamy wersję siebie i te wersje nas przynależą do nas, czyli do postaci głównej w naszej własnej grze. Wersje nas. A wersje wszystkich innych w naszej rzeczywistości, w naszym życiu, w naszym świecie przynależą do innych, ale odtwarzamy je my. My wybieramy, jakie wersje innych sobie odtworzymy. Chociaż te wersje przynależą do nich. Czyli pokazują nam jakoby czyjąś garderobę. Mamy dostępną tą garderobę, tylko że nie przebieramy się my w te ciuszki, tylko ożywiamy je naszą świadomością. To jest, ale efekt jest ten sam, nie jakiś zombie. Efekt jest ten sam, dlatego że wiesz, nawet twoja druga połowa odtwarzająca siebie nie jest bardziej autentyczna niż druga połowa, niż twoja druga połowa, którą odtwarzasz ty. Nie jest bardziej autentyczna. Ona nie wchodzi bowiem, wiesz, to nie jest tak, że wchodzimy w to ciało i nagle to ciało żyje. Nie. My je po prostu odtwarzamy jak klatki. Odtwarzamy. To nie jest, nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, że o, tam jest moja prawdziwa, ona jest tam. Nie, nigdy jej tam nie ma, ani ciebie tam nie ma. Mnie nie ma tutaj. W sensie tego prawdziwego, tego bardziej prawdziwego mnie, nadrzędnego. To nadrzędny ja, nadrzędna ty, jesteśmy poza stołem. Cały czas grając jesteśmy poza stołem. Ten nasz wyższy aspekt jest cały czas poza, orbitujący, lewitujący ponad tym wszystkim. To można by przyrównać do sytuacji, w której grasz w grę komputerową i z jednej strony jesteś w tej grze, utożsamiasz się z postacią, ale z drugiej strony obojętnie jak bardzo się z nią utożsamiasz, jak się tam przejmujesz tym wszystkim, emocjonujesz i tak dalej, to ani chwili tej gry nie ma czegoś takiego, że znikasz z krzesła przed komputerem, czy przed konsolą, przed telewizorem i teleportujesz się do środka, do świata gry. Nie! Właśnie nie. Co najwyżej możesz się mocno wczuć. Także zapomnisz, jak to się mówi, o Bożym świecie. Zapomnisz o sobie, o własnym ciele, własnej osobie siedzącej na krześle, czy tam na fotelu, na czym, przed komputerem, przed konsolą, telewizorem. Zapomnisz o tym i się mocno, mocno, mocno wczujesz. Ale tak to nadal nie zmienia faktu, że ten wyższy aspekt ciebie, czyli ten gracz, który stoi za tym wszystkim, to ogniwo przynajmniej, że cały czas jest poza grą. Gra, owszem, ale cały czas jest poza. Więc nie ma opcji, żeby gracz taki spotkał naprawdę drugiego gracza, prawdziwego takiego właśnie bardziej, w grze. Nie ma. Nie ma takiej opcji. Nawet siebie samego tam nie spotka. Bo cały czas siedzi na tym krześle. Nie ma. Co najwyżej może doświadczać postaci w grze, którą prowadzi oraz wszystkich innych. Tyle. Dobra. Przejdźmy dalej. Więc myślę, że zakończę ten koncept i przejdę do następnego. O, tak. Zapisałem sobie tak, zupełnie inny koncept. Niech będzie. Myślę, że... Znaczy, mam nadzieję, że to wystarczy. Jeśli nie, to coś jeszcze nagram później w przyszłości. Tyle, jeżeli chodzi o te różne postacie, to jak to wygląda. Najbardziej frapujące i soczyste zagadnienie na dzisiaj dla mnie. W moim odczuciu, to jest właśnie to. To mnie bardzo, bardzo zafascynowało.
i jest niesamowite. Ale przejdźmy dalej. Następnym zagadnieniem, drugim z dzisiejszych trzech, jest: czy jasnowidzenie, prekognicja implikują determinizm? Tak to poważnie sobie zapisałem. Czy jasnowidzenie i prekognicja implikują determinizm? Co to znaczy? Co autor miał na myśli? Ha. A więc, wiesz, może wiesz, że jakiś czas temu gdzieś tam wspominałem, że lubię słuchać Krzysztofa Jackowskiego. Krzysztof Jackowski jest jasnowidzem. Najsłynniejszym i najbardziej znanym jasnowidzem w Polsce. I z wysokim prawdopodobieństwem jednym z najbardziej znanych na świecie. Bardzo interesująca postać. No ale wiesz, jakby tak sobie wejść na jego kanał na YouTubie i posłuchać sobie różnych tam jego wizji i odczuć, przeczuć, co on przeczuwa. Część się sprawdza, część nie. Może to jednak rodzić takie konsternujące refleksje. Jak na przykład, że no tak, no skoro on coś czuje, wiesz, no dobra, z jednej strony możemy spojrzeć na niego przez pryzmat rzeczywistości kadrów. No jest Krzysztof i on odtwarza siebie we własnym życiu. My go widzimy, no wiemy już, że my go odtwarzamy. No ale dobra, pomijmy to dzisiaj, pomijmy to teraz, żeby nie komplikować sprawy. Pomijmy to, że ten Krzysiek, którego kanał oglądamy, jest odtwarzany przez nas. Pomijmy to teraz. I skupmy się na samym takim fakcie, że słyszymy Krzyśka, który mówi nam o tam, o on odtwarza siebie. No może wyobraźmy sobie Krzyśka, po prostu wyobraźmy sobie Krzyśka, nie którego my obserwujemy, tylko który po prostu on sam odtwarza własną rzeczywistość i on ma jakieś przeczucia. O. Albo może inaczej, może wyobraźmy sobie, że to my zyskaliśmy zdolność jasnowidzenia. O. Patrzę jeszcze w notatki. Żeby się upewnić, że wszystko uwzględnię. I teraz tak. Czyli tak, wyobrażamy sobie, że to my zyskaliśmy zdolność jasnowidzenia. Może tak będzie prościej. O. I teraz, jeżeli mamy jakąś wizję i jeszcze w dodatku tak jak Krzysiek, że mamy za sobą wiele lat, wiele nawet dekad, które nam udowadniają bez wątpliwości, że te wizje są prawdziwe. One się sprawdzają. Po prostu się sprawdzają. Więc możemy im ufać. No to co to znaczy? Czy aby to nie znaczy, że one są deterministyczne, w sensie, że to jest nieuniknione, co widzieliśmy w wizji. Nieuchronne. Czy innymi słowy, czy dar jasnowidzenia, czy prekognicji, czyli właśnie takich różnych przeczuć, wglądów w przyszłość na przykład nie tylko w przyszłość, prekognicja to nie jest tylko wgląd w przyszłość, ale bo też przeszłość również, ale teraz skupmy się na przyszłości i zadajmy sobie takie pytanie, jeżeli już mamy takie zdolności, to czy to nie, jeżeli już widzimy naszą przyszłość, czujemy naszą przyszłość, mamy jakieś wizje, że no, na przykład o, za 5 lat będziemy mieszkali w Kanadzie, to czy to znaczy, że tak na pewno będzie? Wiesz, przychodzą takie luźne skojarzenia na myśl, jak na przykład seria filmów, horrorów. Jaki to był tytuł tam, gdzie oni tam... Oszukać przeznaczenie. O, tak, o, ha. Gdzie oni próbowali oszukać faktycznie przeznaczenie. Dobry tytuł. Nie wiem, czy wierny. Nie pamiętam, jaki oryginał tu z angielska był, ale po polsku brzmi dosyć dobrze. Oszukać przeznaczenie, no bo oni tam mieli, wiesz, przeznaczone umrzeć, jakimś cudem, jakimś wybrykiem losu uniknęli tego, no ale film przedstawia, że co się odwlecze, to nie uciecze, a właściwie to nawet coś znacznie bardziej, bo skoro to miało być w planie, a wy popsuliście jakimś cudem szyki, no to nie, to tak nie może być, no trzeba to naprostować, tak.
Wiesz, to porównanie zaszukać przeznaczenie właściwie samo w sobie jest głęboko sabotujące tak naprawdę, dlatego że wiesz, no jeżeli możesz pokrzyżować szyki przeznaczeniu, no to wiesz, no jeżeli oni się wymsknęli, no to już jest pewien dowód, wskazówka na to, że wcale nie jesteśmy skazani tak naprawdę na jakiś konkretny los. Ale jakbyśmy mogli zobaczyć to kwestii w świetle rzeczywistości kadrów, to jak ja to widzę? To widzę to w ten sposób, że zjawiska takie jak jasnowidzenie, czy zdalne postrzeganie, tak zwany remote viewing z angielska, czy prekognicja właśnie, przeczucia różnorakie, takie rzeczy, wszelkie wizje przyszłości, jakie moglibyśmy nabyć czy nabywać za sprawą jakichś tak zwanych nadnaturalnych zdolności czy przymiotów. W moim odczuciu i w świetle rzeczywistości kadrów, jednocześnie, to bardzo ważne, stanowią nic innego jak rodzaj widzenia peryferyjnego. Tak to ujmę. Wiesz, co to jest widzenie peryferyjne? Kojarzysz? Coś takiego. Czyli to jest coś takiego, że jak patrzymy sobie oczami fizycznymi, to w danym kierunku, to widzimy to, co jest przed nami. Znaczy, to widzimy to, co jest w tym kierunku, w którym patrzymy, ale tak naprawdę widzimy więcej. Również to poza tym kierunkiem też widzimy, chociaż nie skupiamy tam wzroku, ale to też dociera do nas pobocznie jakoby. I to się określa mianem widzenia peryferyjnego, że chociaż się na tym nie skupiam, to jednak to potrafię widzieć, potrafię zarejestrować na przykład jakiś ruch czy coś, chociaż wcale nie patrzyłem się w tamtą stronę, ale to się zmieściło jeszcze w zakresie widzenia mojego wzroku. Stąd przez widzenie peryferyjne dotarło do mojej świadomości. W takim czy innym stopniu, ale jednak dotarło. Pewnie w mniejszym niż ten obraz, na którym się skupiłem, w którego kierunku zwróciłem uwagę, ale jednak dotarło, bo mieściło się w obrębie, w przestrzeni mojej świadomości, że tak powiem. Postrzegania, o tak ujmę, postrzegania. I teraz jak to się ma do rzeczywistości kadrów? Być może się domyślasz. Zwłaszcza jeżeli znane są tobie poprzednie epizody o rzeczywistości kadrów, gdzie opowiadałem o tej topografii stołu kadrów, mapy kadrów. Opowiadałem tam dużo szczegółów o wyznaczaniu kursu, różnych rzeczach, które mogą tam mieć miejsce. I podróżując po stole kadrów, opowiadałem też o czymś takim, co moglibyśmy sobie umownie wyobrazić jako regiony geograficzne na tej mapie. Odpowiadające czy ilustrujące, tworzące tony naszego życia. Pamiętasz, mówiłem dzisiaj o tych tonach. Nadać własnemu życiu ton, pewien styl, pewien zamysł. I on będzie znajdował swoje odzwierciedlenie w strefie na stole kadrów, przez którą będziemy przechodzić, którą będziemy odtwarzać, po której będziemy się poruszać. Taką albo inną strefę, w zależności od tego, jaki ton wybraliśmy. Jaki zamysł, jakie wytyczne sobie postawiliśmy. I opowiadałem też o tym, że obojętnie gdzie jesteśmy, jakby tak zatrzymać na chwilę, pauzę zrobić, to obojętnie gdzie jesteśmy na tej mapie kadrów, na tym stole kadrów, to miejsce będzie miało pewną swoją przeszłość, jakbyśmy wyobrazili sobie metaforycznie obrócenie się za siebie, to ujrzelibyśmy pewną przeszłość. Kadry, które tworzyły tak zwaną przeszłość, czyli wrażenie przeszłości, historii logicznej, spójnej, konsekwentnej. Zawsze i wszędzie dostępna logiczna, konsekwentna, spójna historia, chyba że zmieniamy kurs. Chociaż zwykle tego nie czujemy, ale są wyjątki. Zdarza się. O tym też dzisiaj powiem, no ale o tym opowiadałem też wcześniej. Dzisiaj trochę nowego rzucę o tym, ale to dygresja. Wracając do tego, jak wyobrazimy sobie taką pauzę, to możemy łatwo zrozumieć, że z perspektywy konkretnego punktu na stole kadrów, czyli jednego z nich, wybierzmy sobie jeden kadr, no bo jak zrobiliśmy pauzę, to siłą rzeczy wiązka naszej świadomości jest właśnie zatrzymana w konkretnym jednym kadrze. Nieruchomego wszechświata
zawierającego w sobie wersję ciebie, jak i wersję mnie i wszystkich innych ludzi, zwierząt itd. Jest jeden konkretny kadr, mały punkcik na bezkresnym stole. Ale z perspektywy tego punkcika możemy właśnie, jakbyśmy się tak rozejrzeli, żartobliwie mówiąc, to możemy zobaczyć kadry leżące za nami, jakby tak się właśnie obejrzeć za siebie, oraz kadry leżące przed nami. Trochę tam nasz wzrok sięgnie. Nasze poczucie trochę tam sięgnie. Tak jak i do kadrów znajdujących się po bokach, które zawierają trochę inne wersje ciebie, mnie, rzeczywistości. Bardziej inne wersje i w ogóle odjechane. Gdziekolwiek nie jesteśmy na tym stole kadrów, uważam, czy rozumiem zjawiska takie jak jasnowidzenie, przeczucia, jako rodzaj przekazu z naszej tej wyższej świadomości, tej rzutującej na stół kadrów, przechodzącej, grającej, świadomości, która obrała punkt widzenia nas, ciebie, mnie. Ona może odczuwać też czasem, tak może być widocznie, tak ja to rozumiem, tak ja to sobie tłumaczę, że czasem tak może być z jakiegoś powodu, że ta świadomość może jakoby widzeniem peryferyjnym, może powinienem rzec odczuciem peryferyjnym, odczuć szczątkowo, czy do pewnego stopnia mniejszego niż główny jej kurs, główna jej lokalizacja tu i teraz, ale jednak do pewnego stopnia może również być świadoma tych kadrów wokół. Tak kadrów z boku, jak i z przodu, z tyłu. Z tyłu jest łatwo, wydawałoby się. Ale tak naprawdę to jest wszystko jedno i to samo. Ale z perspektywy tutaj nas końcowych, tego pierwszego rzędu, Adam Kowalski, Ewa Nowak, na ziemi. No to tutaj to robi wrażenie, bo tutaj wow. Wizja przyszłości. Podczas kiedy możemy tą wizję przyszłości rozumieć w świetle topografii stołu kadrów jako kadry leżące przed nami, przez które prawdopodobnie przejdziemy. Chociaż nie musimy, ale po prostu są przed nami. Nasz kurs biegnie w takim kierunku. Ma taką tendencję. Więc jawią się nam kadry, które są przed nami. Mogą, może czasem trafiać do percepcji tej świadomości obierającej punkt widzenia ciebie, mnie, nas. Mogą trafiać do jej percepcji peryferyjnej, rzekłbym. Te kadry dookolne, rzekłbym. O, tak powiem. I pragnę zwrócić uwagę, że nie muszą to być tylko kadry, znowu zwrócę na to uwagę, że nie muszą to być tylko kadry, które leżą przed kursem. Albo inaczej, wiesz, ja to widzę tak, najlepszym sposobem, w jaki ja to rozumiem, metaforycznym, to jest coś takiego, że wyobraź sobie, że stoisz na jakimś przed jakimś pięknym krajobrazem. Za tobą też jest masa tego terenu i tak dalej, wokół, wszędzie tego. I wiesz, przed tobą, obojętnie w jakim kierunku idziesz, jeżeli widzisz dużo, nie zasłania ci nic widoku, jakiś las, coś tego, widzisz wiele przed sobą, od deski do deski, od lewej do prawej, no to niezależnie od tego, w jakim kierunku podążasz, pomimo nawet faktu tego, że ten kierunek wytycza pewne prawdopodobieństwo, skoro podążasz w tym kierunku, powiedzmy tam 15 stopni na zachód, no to, czy tam odchylenia 15 stopni od czegoś, to pomimo nawet tego, że tam podążasz, a więc największe prawdopodobieństwo jest, że przeczujesz, jeżeli już masz cokolwiek przeczuć, to przeczujesz to, czego doświadczysz tam, na tamtej ścieżce, w tamtym kierunku, to mimo wszystko tak naprawdę w tym momencie zatrzymanym w czasie, jakby sobie wyobrazić takowy, to widzisz cały krajobraz przed sobą. Cały, nie tylko ten wąziutki ułameczek
w którym kierunku podążasz, do którego wydaje się, wiele wskazywałoby na to, że dokładnie tam zmierzasz. To pomimo faktu, że tak, tam jest taki kawałeczek, do którego wydaje się z wysokim prawdopodobieństwem, że zmierzasz, to jednak tak naprawdę postrzegać możesz znacznie szerszy horyzont, znacznie szersze spektrum. Znacznie szersze spektrum. A więc to prawdopodobieństwo moim zdaniem wcale nie sprawi, że do twojej świadomości, jeżeli już cokolwiek ma przeciec, że tak powiem, widzeniem peryferyjnym, to że będzie to tylko ten wycinek, na którym jeszcze twoja stopa nie powstała, ale który widzisz jakimś cudem, gdzieś tam masz cokolwiek wzrok, jasnowidza. To jednak nie, moim zdaniem nie tylko wcale ten wycinek zobaczysz, ale równie dobrze może to być jakikolwiek inny. Nie jestem przekonany właśnie, że to się zawęży do tego. Bardziej jestem przekonany, że to jest jak orkiestra, jako gama pewna. Masz cały przed sobą krajobraz, który widzisz, panoramę. I owszem, może dotrzeć do ciebie to, co jest przed ten wąziutki ułamek, w którego kierunku zmierzasz. Tak. Bo tam zmierzasz i jakoś tak wyszło prekognicyjnie, że to właśnie, jako że na tym się skupiasz, to właśnie to, te przyszłe jeszcze kadry, przez które twoja świadomość nie przeszła, ale to one jednak tym peryferyjnym odczuciem świadomości dotarły gdzieś tam szczątkowo, czy w nieco większym nawet stopniu do ciebie. I ty z perspektywy ziemskiej odbierasz to jako wizję przyszłości. Ale równie dobrze może być też tak, równie dobrze moim zdaniem może być też tak, że zmieniasz właśnie kurs. Zmieniasz właśnie kurs, że ten moment, który zatrzymaliśmy sobie umownie w czasie, to jest moment, w którym tak naprawdę zmieniasz kurs. Że jakbyśmy puścili dalej odtwarzanie, to widzielibyśmy stopniową zmianę tego kursu, a może nawet bardziej gwałtowną, ale jednak. I teraz nieważne już, że dotychczasowy kurs wskazuje na kierunek A, dlatego że twoja zmiana kursu, która będzie miała miejsce, wytycza zupełnie inny, może wytyczyć zupełnie inny kierunek B. I to, że ona wytyczy ten kierunek B, może sprawić, choć nie musi, że zobaczysz, czy dojdzie do twojej peryferyjnej świadomości, peryferyjnego odczuwania to, co jest w kierunku B. I znowu nie trzymajmy się tego usilnie, że dotrze do naszej peryferyjnej świadomości to z tego kierunku, gdzie zmierzamy tak naprawdę, bo to nie o to mi jednak chodzi. Bo może być też tak, że wcale kierunku nie zmieniasz, ale że po prostu w danym momencie odtwarzasz sobie inne wersje siebie. Jak już powiedziałem, nie mają te twarze różne, wersje nas samych, nie mają żadnego jakby pierwszeństwa czy monopolu na to, żeby być odtworzone. One wszystkie są do naszej dyspozycji. Możemy przechodzić przez wszystkie, możemy po nich skakać i cały czas jednocześnie mieć niezachwiane poczucie spójności i chronologii. O tym, jak to jest możliwe, też opowiadałem wcześniej. Co ciekawe, fizyk, teoretyk, również kwantowy, Julian Barbour, świetnie to również swoim językiem, nieco bardziej hermetycznym niż mój, kwantowym, fizycznym, wykazał to samo. To też przytoczyłem konkretne cytaty wcześniej w źródle kreacji, w jakichś wcześniejszych epizodach. Jak to możliwe, że każdy chaotycznie nawet możemy sobie skakać po tych rzeczywistościach, jak to i że to jest możliwe, jak najbardziej on to wykazał, że jest możliwe, że nadal możemy dysponować tym odczuciem spójności. Całe życie możemy mieć odczucie spójności i konsekwencji, a tak naprawdę jakbyśmy sobie z góry spojrzeli, to moglibyśmy widzieć dosyć taki chaotyczny kurs ze skokami tu i tam. Jak zając, ha! W każdym razie, wiesz, jako że możemy sobie tak skakać tak naprawdę i te skoki mogą być bardzo spontaniczne, mogą być chwilowe. Skok w bok chwilowy, tak, to możliwe. To te skoki też jak najbardziej mogą, po prostu mogą warunkować, co trafi do naszej peryferyjnej świadomości. Prosty przykład, żeby to było może łatwiejsze do pojęcia. Generalnie, powiedzmy, jesteś pozytywnie myślącą osobą. Optymistycznie.
ciepło i z dobrym sercem, takim w ogóle z dobrą nadzieją, wiarą, usposobieniem do życia. I no, któregoś razu masz zły dzień, albo jakaś chandra naszła, może jesienna, może zimowa, nie wiem. Albo nie, no z jakiegoś innego powodu, po prostu jakaś chandra cię naszła. Jakaś refleksja, może kryzys, czegoś tam. Chwilowe, epizodyczne, no ale z takiego czy innego powodu naszła cię chandra. I jeżeli w tym momencie, kiedy jesteś tak naprawdę w nietypowej wersji siebie, której zwykle nie wybierasz, której zwykle nie odtwarzasz, ale jeżeli w tym momencie, kiedy odtwarzasz tą nietypową wersję siebie, dotrze do ciebie coś peryferyjnie, to co to będzie? To mogą być kadry, może być krajobraz, który jest faktycznie przed tamtą wersją, który jednakowoż wcale nie jest twoją przyszłością, nie jest twoim wiarygodnym kursem, bo tam skok masz chwilowy, epizodyczny. Jesteś tam na chwilę, ale to, że tam jesteś, że tam na chwilę choćby stawiasz stopę, to potrafi pozwolić tobie, przynajmniej w teorii, zobaczyć, jakie kadry znajdują się przed tobą z tamtego poziomu, z tamtego punktu, jaki tam krajobraz się ściele przed twoim wzrokiem świadomości, odczuciem świadomości. No i tam możesz zobaczyć różne rzeczy. To nie musi, wiesz, znowu to są przykłady takie dziecinne uogólnienia i uproszczenia. Ale to nie musi być tak, że chandra. To może być tak, że po prostu masz empatię i się przejmujesz. Z jednej strony masz optymizm, masz ciepło, masz wiarę. Niezachwiane to wszystko, ale z drugiej strony empatia może wejść i wiesz, do gry. I ta empatia może różne rzeczy sprawiać. Na przykład takie, że no empatycznie możesz po prostu wnikać, czy na chwilę choćby stawiać stopę na takich miejscach, które, jak spojrzeć przed siebie, mają nie za atrakcyjny krajobraz rozpostarty przed nami. Ale znowu, empatia. Skakamy. Możemy skakać. Możemy się poruszać jak chcemy po stole kadrów. Przypuszczam, że od wielu czynników może zależeć, co nam akurat wpadnie do tego peryferyjnego widzenia i odczucia. Więc nie uważam, że to, co nam tam wpadnie, jest naszym przeznaczeniem nieuchronnym. Że jesteśmy na to skazani. Nie. To jest po prostu, że coś przyciągnęło tam naszą uwagę, tak bym rzekł. Idziesz gdzieś z punktu A do B, ale czujesz nagle jakiś atrakcyjny lub odwrotnie, nawet nieatrakcyjny zapach, który albo przyciąga twoją uwagę, znaczy tak czy owak przyciąga. To może być przyciągnięcie w pozytywnym znaczeniu, czy przyciągnięcie w negatywnym znaczeniu i siłą rzeczy może tak się nawet stać, że na chwilę choćby skierujesz tam swój wzrok i co? I może być wówczas, że jeżeli do twojej świadomości poczucia coś się może przedostawać, ma taką zdolność czy tendencję, żeby czasem się coś przedostawało, no to co się przedostanie? Różne rzeczy mogą się przedostawać z bardzo różnych przyczyn. Krzysztof Jackowski nie znam osobiście. Wiem, czym się zajmuje z jego własnych opowieści. Przez lata, przez dekady prawdopodobnie siedzi w sprawach kryminalnych, odnajduje zaginione osoby, chyba najczęściej takie, które już nie żyją w fizycznym ciele. Czyli dużo tragedii, dużo śmierci, dużo emocji, dużo potrzeby dystansu. Takie rzeczy. I jak to może rzutować na krajobraz, który jemu się ściele? A jeszcze dodajmy empatię. No, może on ma empatię. Empatię, wrażliwość, widząc, co się dzieje u innych osób, nawet już pomijając jego profesję. No ale możesz zapytać, dlaczego w takim razie to się tak często u niego sprawdza? Wiesz, jeżeli wezmę
To, co widzę przed sobą za autentyczne, uznam to za oczywiste, no to to jest wytyczenie kursu. Pamiętasz? Wspomniałem, że jednym z czynników bardzo istotnych, wytyczających nasz kurs, jest to, co jest dla nas naszą oczywistą prawdą. Co jest naszymi oczywistymi prawdami. Jeżeli to, czego doświadczasz, czy daną informację po prostu, uznasz za prawdziwą, za wiarygodną, to jest to wytyczenie kursu. Ta informacja nie obliguje. Ta informacja nie zmusza, moim zdaniem. Krzysiek, myślę, on jest bardziej w duchu deterministycznym. Z tego, co go słucham, się chyba bardziej przychyla właśnie do tego deterministycznego planu. Ja mam nieco inne zdanie. Żartobliwie mówiąc, że nieco. Ale już o tym też mówiłem wcześniej. Opowiadałem o tym wcześniej. I powiem nawet tobie, bo w międzyczasie mi się przypomniało jeszcze inne porównanie. Jakbym mógł to wyjaśnić. Determinizm i jego brak jednocześnie. Bo wiesz, już jakiś czas temu w źródle kreacji poruszałem ten temat. I tam przyrównywałem to do podróży przez wiesz, palcem po mapie, że chcesz się udać w podróż, zanim się udasz w podróż, wytyczasz sobie trasę. I determinizm to jest tak, jakby uważać, że no to, że masz mapę przed sobą, to znaczy, że ta mapa cię zmusza, żeby konkretne tam, konkretne regiony tej mapy czy ścieżki podążyć. Mapa nie zmusza. Ale mam lepszy przykład na dzisiaj, który mnie nawiedził jakiś czas temu, żartobliwie mówiąc, który mi się spodobał. To jest przykład czytania książki. Przykład, który opisywałem Martinowi, znowu wspomnianemu, w tej audycji. Tak, o co chodzi? Otóż, czy znany jest tobie koncept powieści, ja nawet nie wiem, nie jestem pewien, jak to się fachowo nazywa, powieść, no nie wiem, faktycznie nie pamiętam, jak to się nazywa. Są takie ciekawe książki, w których, że to nie jest po prostu książka, ale to jest taka książka, w której od czasu do czasu możesz wybrać kierunek akcji, czyli możesz podążyć albo w kierunku A, albo w kierunku B, a może nawet więcej tych kierunków. Są to takie gry komputerowe, od dawna bardzo dawien znane, takie tekstowe głównie, które właśnie na tym polegają, chociaż nie tylko są tekstowe, różne. Ale generalnie zasada działania jest taka, że są miejsca w trakcie gry, w których zatrzymujesz się i masz wybrać, w którym kierunku podążysz. Wybierasz scenariusz A, B, C, czy tam ile tych wyborów. I w zależności od tego, co wybierzesz, to tam dalej tak się będzie to układało. Nawet co ciekawe, kiedyś miałem taki program do tworzenia samodzielnego takich gier. Wypas to był totalny. Frajda, tworzyć samodzielnie. Można było rozbudowane jak chcesz. Ile dusza zapragnie. Tych różnych wariantów, drzewek, wiesz, rozwidleń. Jak się może faktycznie w istocie potoczyć historia? Jeżeli grasz w gry komputerowe, to być może jest tobie znany taki scenariusz jak najbardziej. Ale wyobraźmy sobie teraz coś takiego w formie książki, bo i książki też są takie, też istnieją. Jak najbardziej takie książki ze zwrotami akcji, w którymś momencie możesz wybrać i podążyć w jedną z kilku możliwych dróg. I teraz zobacz, jak to się ma do tego determinizmu. To się ma tak, że determinizm istnieje w takim ujęciu, że masz ochotę na powieść, powiedzmy, fantasy. O tam wróżkach, czarodziejach, elfach, powiedzmy konkretnie. O tam chcesz mniej więcej być tam jakąś księżniczką, rycerzem, coś tam tego konkretnie, mniej więcej. Mniej więcej. Lubisz takiego autora, powiedzmy taki styl tego, dobra. Sięgasz po taką książkę i bierzesz taką książkę sobie w dłoń. Ale jednocześnie chcesz mieć pewne, wiesz, bogactwo tego doświadczenia, więc ta książka tak naprawdę jest właśnie z tego rodzaju. Książek, które umożliwiają pewną nawigację, pewne wybory, pewne różne alternatywne scenariusze, chociaż w obrębie tej książki, tego jednego i tego samego tytułu, autora. Czyli znowu mamy jakąś ogólną wytyczną, jakiś ogólny zamiar, zamysł, intencję, na co masz ochotę. Mniej więcej. I to jest twój determinizm.
Faktycznie, tak na to jesteśmy skazani. Jeżeli z własnej woli, chociaż no widzisz, jak to brzmi, z własnej woli sięgnęliśmy po tę książkę, jesteśmy skazani. Kto jest skazany? My, którzy sięgnęliśmy po tą książkę, czy postać w tej książce, główny bohater tej książki, z którym bohaterem to się utożsamiamy? Czy z bohaterką? Kto nie ma wyboru? A i nawet ten bohater, czy bohaterka, w którymś momencie może wybierać. Ha. I tak naprawdę ona nie jest skazana na konkretną ścieżkę. Ona może dokonywać wyborów. My czytamy książkę, to jest nasz determinizm, pseudodeterminizm, że nasze ograniczenie, czy nasze skazanie, nasze fatum, żartobliwie mówiąc, to jest ta książka, że no, skoro już po nią sięgnęliśmy, to od momentu, kiedy zaczęliśmy ją czytać, do momentu, kiedy ją skończymy, to jesteśmy skazani, w cudzysłowie, jesteśmy ograniczeni, innymi słowy, do świata tej książki, czy tam wszechświata tej książki. Że powiedzmy, że fantasy książka, no to będzie fantasy książka. Cały czas to będzie fantasy książka. No tyle. Mówiąc w uproszczeniu. Ale, i to są te granice, to są granice, ale w świecie tej książki jest cały świat, cała mapa. Różne scenariusze mieszczące się w jej obrębie. Które możemy wybierać, z których możemy przebierać w jej obrębie. Różne drogi. Czyli wiesz, jak w restauracji można sobie komponować własne kanapki z takich składników, jak chcemy na przykład. Moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego, że to jest nawet nowocześniejszy świat i zanim sięgniemy po książkę, to mamy taki kreator. Mamy taki ekran przed sobą i na tym ekranie mamy pytanie za pytaniem, czego chcesz doświadczyć? Co chcesz osiągnąć? Co cię kręci? Jakie tam główne punkty? Wokół czego ma się to wszystko obracać mniej więcej? Jakie mają być ambicje? Możliwe cele do osiągnięcia? Takie rzeczy. I sobie wybierasz. O, chcę to, tamto, tamto, jeszcze to. To możliwe, to na pewno chcę. To chcę jako opcję, bo kto wie. I sobie tak komponujesz. Komponujesz sobie książkę, która jak już skończysz komponować, jej ogólne wytyczne właśnie, co ona ma tam kluczowego zawierać w sobie, to wokół tych kluczowych punktów zostanie zbudowany twój hamburger. Czyli twoja książka. Twoja książka. Zostanie zbudowana fabuła wokół niej, różne scenariusze, różne ścieżki. I teraz, jeżeli w tej książce istnieje jakiś cel, który samodzielnie jest twoim samodzielnym wyborem, intencjonalnym, że akurat ta rzecz chcesz ją osiągnąć, jest jakaś inna rzecz, którą bierzesz pod uwagę, że osiągniesz może, a może nie, czyli dajesz sobie manewr, że niekoniecznie to musi być spełnione, ale to bardzo chcesz, przynajmniej pewien tam. Chcesz po prostu, żeby na przykład, powiedzmy, inaczej powiem. Powiedzmy, że chcesz, tak znowu dziecinne uproszczenie. Powiedzmy, że twoją ogólną wytyczną w tym kreatorze książki było coś takiego, że od zera do bohatera, nie? Z garażu do milionera. Ha! Chcesz czegoś takiego doświadczyć? No to dobra, wybierasz sobie. Chcę to, koniec, pyk. Ale jak już skończysz ten kreator, to wiesz, w świecie twojej książki dróg do osiągnięcia tego od zera do bohatera, od garażu do milionera, może być więcej niż jedna, może być więcej tych scenariuszy. I teraz twój determinizm będzie sprowadzał się do tego, że kiedy już zaczniesz czytać tą książkę, żyć jej główną postacią, utożsamiając się z nią i tak dalej, to tutaj jest twoim przeznaczeniem. Jest twoim przeznaczeniem, żeby faktycznie dojść z tego punktu A do tego punktu B. Z tego garażu do tej korporacji czy czego tam. To jest twoje przeznaczenie, to masz zagwarantowane. Chociaż oczywiście zwykle o tym nie wiesz, jako postać. Twoja postać o tym nie wie. Tak się wczytujesz w tą książkę, że zapominasz o Bożym świecie i nie masz już tej pamięci, po prostu żyjesz dokładnie ograniczoną świadomością tej postaci. No inaczej by to nie miało sensu, nie miałoby smaku przecież. Co za w ogóle efekt wow takiego życia, gdzie od samego początku wiesz, co cię spotka, masz zaklepane, po prostu się rozłożyć, nic nie robić.
Albo się tak nie przejmować w ogóle, nie? Tak zwanymi porażkami, czy czym. A co by to było, jak wiesz, masz gwarancję, panie! Nie ma takiego dreszczyka. Nie? Więc no tak się bardzo wczuwasz, że zapominasz o tej nadwiedzy, po prostu i jedziesz. Ale determinizm jest nadal. Determinizm jest nadal w tym ujęciu, że no tak czy owak, zapomnienie, niezapomnienie, pomimo tej punktowej amnezji poprzez to utożsamienie się z postacią, wejście w książkę, żeby się jeszcze lepiej czytało, żeby to było jeszcze lepsze doświadczenie, to pomimo tej amnezji ten determinizm jest zaplanowany przez ciebie. Więc czy jest naprawdę? Zależy z której strony patrzeć. Jeżeli patrzeć na to, że samodzielnie jest przez ciebie zaplanowany, wcześniej został zaplanowany, no to nie jest skazanie. Jest skazanie z perspektywy tej pseudopostaci, która, wiesz, świata nie widzi poza sobą. W książce bohatera, bohaterki książki. Jeżeli ona by się dowiedziała, że ostatnia strona jest tak czy owak zaklepana, no to jest fatum. Ale wiesz. Ale nawet z perspektywy, wiesz, znowu, nawet biorąc to pod uwagę, z perspektywy osoby głównej postaci w tej książce, dróg do dojścia z punktu A do B może być wiele. Więc to nie jest tak, że ona ma całe życie zaplanowane od deski do deski, od szczególiku po szczególik najmniejszy. Nie, nie musi być. To mogą być zwykle po prostu te najważniejsze punkty. Najważniejsze punkty. Taka ciekawa dygresja mi się przypomniała od Dolores Cannon, o której niejednokrotnie wspominam w moich audycjach. Zlinkuję w notatkach do audycji o Dolores, jeżeli by cię to interesowało. To u niej, już teraz nie powiem, już nie będę mówił, kim ona jest, już tam sobie podaruję teraz. U niej było nierzadko coś takiego wspominane, że przed rozpoczęciem życia na Ziemi ludzie mają też zaplanowane. Bo u niej jest ten koncept, co ciekawe, u niej to wypływa właśnie takiego planowania życia jak książki. I u niej też jedną z rzeczy konkretniejszych, które pojawiły się w jej treściach, jej książek, to coś takiego, że rzeczą, którą można sobie zaplanować, właśnie jako taka opcja nawet, to są tak zwane exit pointy, czyli punkty wyjścia. Tak to brzmi, czyli kiedy chcesz zakończyć życie i jak? Ale przede wszystkim kiedy? Nie? Takie wrota otwarte, furtka, że o, tu i tu, na przykład, że to nie musi być tak, że tylko konkretny jeden punkt sobie planujesz. Może być, ale nie musi, że masz po prostu z góry zaplanowany jeden. O, tu, w tym momencie. Na przykład, że w kreatorze książki tego życia wybierasz sobie, że twój punkt wyjścia zakończenia tego życia będzie 37 lat i nie więcej, nie mniej. Na mur. Tak musi być. Wali się, pali, nic tego nie zmieni, po prostu, bez względu. Ma być 37 i już. Więc jeżeli ma być 37, to nawet jeżeli będziesz doświadczać jakichś problemów czy ryzykownych sytuacji, cudownie wyjdziesz z tego cało. Ale po 30, jak nastąpi 37, to dzwony. Wiesz, ale Dolores wspominała nawet ciekawsze warianty, kiedy takich punktów wyjścia. Kilka sobie wprowadzasz w plan, możliwych, nie na zasadzie, że ma być jeden konkretny ten, tylko bardziej jako opcję. Jeden z kilku ma być. Nie definiujesz który, po prostu dajesz sobie opcję, żeby postać wybrała. Czyli pamiętasz, mówiłem, że postać w grze będzie miała do wyboru różne scenariusze, od czasu do czasu będzie miała te rozstaje dróg, możesz sobie nawet z tego sprawy nie zdawać. No to ty wpisujesz w te scenariusze to, że w kilku miejscach na przykład któraś z tych dróg będzie takim punktem wyjścia. Czy taka rosyjska ruletka trochę. W kilku miejscach wybór konkretny sprawi, że to życie się zakończy. Nie robisz tego jako pułapkę czy sadomasochizm, tylko po prostu, o tak o. Jakiś większy zamysł tobą kierował i umieszczasz te punkty o tu, tak strategicznie, może jakoś taktycznie. Jest to twoim przemyśleniem i tak to robisz. I tylko, że właśnie na takiej zasadzie, że to ma być jeden z tych punktów, nie żaden konkretny, w sensie, że nie musi być konkretny ten czy tamten, byle jeden z nich. Więc jak się wszystkie skończą, zostanie tylko jeden, no to ten jeden będzie musiał być. Ale póki nie zostanie jeden, tylko będzie kilka, no to są różne opcje. I wiesz, o to chodzi. Więc w tym ujęciu nie ma skazania. Są różne ścieżki dostępne w pewnych ramach, w pewnych granicach. I znowu, zależnie z jakiego kąta patrzymy.
Tak jawi się nam determinizm istniejącym lub nie. To taka ciekawa, ciekawa dygresja. Więc wracając do tego, czy jasnowidzenie, czy jakaś prekognicja, tak tego typu zdolności paranormalne znamionują determinizm. Nie sądzę. Nie muszą. Chociaż, jeżeli nie damy tego temu drugiej, trzeciej myśli, nie zaczniemy tego traktować jako opcję po prostu, tylko że no to, co widzimy, z marszu uznajemy za oczywistą prawdę, że tak musi być, czy że tak raczej będzie, no to siłą rzeczy, nawet jakby to miała być tylko opcja, no to przez samo uznanie tego, że tak raczej będzie, czy no to już po ptokach, czy że no to jest nasze przeznaczenie, no to samo to nas tam skieruje siłą rzeczy. Ale to, że coś postrzegamy jeszcze samo z siebie, wcale nie musi oznaczać, że tak się stanie. Najlepiej bym traktował to jako po prostu opcję. I wcale bym się nie przejmował tym, że tam u kogoś się mogą sprawdzać często te opcje, bo tak jak już powiedziałem, powodem, dla którego mogą się sprawdzać, może być po prostu to, że ten ktoś uznał je, po prostu uznał, zdecydował się je uznać za wiarygodne. Za prawdę oczywistą. Wierzyć w nie. Coś jak sama spełniająca się przepowiednia, tylko na znacznie szerszą skalę w kwantowym świecie nawigacji po rzeczywistościach. Tak. Okej. Tyle. I trzeci. Trzeci temat. Przeczytam. Ciekawe, czy to po godzinie równo wychodzi. Bo już chyba druga leci, czy trzecia teraz będzie zaraz. Jak w naszym ziemskim życiu mogą objawiać się wyraźniejsze, burzące konsekwencje fizycznego kursu skoki po stole kadrów? Tak, takie coś sobie zapisałem. O co chodzi? Jeżeli znane są tobie poprzednie epizody źródła kreacji o rzeczywistości kadrów, to możesz pamiętać coś takiego, że w którymś momencie opowiadałem, jak w świetle rzeczywistości kadrów zjawiska, które dla typowego człowieka mogą się jawić jako paranormalne, zjawiska paranormalne, czy jakieś cuda, czy anomalie, że powiedzmy ktoś doznał jakiegoś nagłego uleczenia, czy coś w ten deseń, nawet o innych tam przykładach mówiłem, czy anomalie typu tak zwany efekt Mandeli i tak dalej. Ja mówiłem o tym, jak takie rzeczy w świetle rzeczywistości kadrów, kiedy na nie spojrzeć przez pryzmat rzeczywistości kadrów, to może się okazać, że właściwie to nie jest nic dziwnego. To są jak najbardziej rzeczy, które są możliwe, są wpisane wręcz w tą mechanikę tego konceptu rozumienia rzeczywistości w taki właśnie sposób. Że faktycznie takie rzeczy mogą mieć tam miejsce. I dzisiaj trochę więcej o tym, znaczy następne przykłady po prostu częściowo, kilka następnych przykładów w ten deseń, czyli tylko, że w odwrotną stronę, nie będziemy teraz tłumaczyć, jak zjawisko paranormalne jest możliwe w świetle rzeczywistości kadrów, tylko powiemy sobie odwrotnie, jak rzeczywistość kadrów może tworzyć zjawiska paranormalne. Ha! Właściwie to jest jedno to samo, ale takie zabawne odwrócenie. I teraz tak. Ale mówimy o wokół skoków po stole, czyli gwałtowniejszych, takich wyraźniejszych zmian kursu. O co chodzi? Czym są właśnie te skoki? To jest właśnie to. To są te wyraźniejsze zmiany kursu. To jest bowiem ciekawsze zjawisko. Pamiętasz, z jednej strony mówiłem o tym, że każde miejsce na tym stole ma techniczną możliwość serwowania nam spójnej przeszłości. Ale już o tym opowiadałem też wcześniej, że są możliwe pewne przecieki. Jest możliwe czasem, żeby zachować choćby część świadomości czy pamięci z poprzedniego kursu, kiedy już znajdziemy się w zupełnie innym miejscu na stole kadrów, który co prawda ma to miejsce, swoją własną przeszłość, konsekwentną, spójną, przekonującą, ale jeżeli my zachowaliśmy w naszym peryferyjnym, tym razem w naszej peryferyjnej pamięci, rzekłbym, pewne wspomnienia z poprzedniego kursu, których w tym kursie nie ma w ogóle, nie istnieją, nie były nigdy częścią naszego krajobrazu zza pleców, ale jeżeli jednak zachowaliśmy część tamtych wspomnień, no to mamy zagwostkę. Mamy zagwostkę, takie zagwostki mogą się jawić na przykład jako wspomniany efekt Mandeli. Zerknę sobie w notatki w ogóle, czy mam wpisane, tak mam wpisane właśnie efekt Mandeli, o nim mówiłem już w źródle kreacji właśnie. Efekt Mandeli, czyli coś takiego, że
Na przykład, ja to tak opowiadałem wcześniej, może pamiętasz to, że powiedzmy jeździsz, robisz daną trasę przez dłuższy czas w swoim życiu, może latami nawet, i dobrze znasz już na pamięć to wszystko, jak to tam leci. Ty wiesz, gdzie tam jakie drzewa, gdzie jakieś pola, gdzie jakieś domki, jakie domki, jak to wygląda. I któregoś razu jedziesz, jakby nigdy nic, tam gdzie zawsze był konkretny dom, tam go nie ma. I nie ma, wiesz, że tam ktoś go zburzył, nie, bo to po prostu z dnia na dzień po prostu nie ma śladu i po prostu nigdy go nie było. Dowiadujesz się, jak zaczynasz, wiesz, to cię bardzo frapuje, intryguje, bo wierzysz swoim wspomnieniom i widzisz, że większość trasy nadal się zgadza, tak jak to dokładnie pamiętasz, ale ten jeden punkt się nie zgadza, bo tam, gdzie powinien być dom, i masz absolutną pewność, tak jak do całej reszty, taka sama pewność, taki sam stopień pewności i przekonania autentyczny, że tamten dom był, musi być. To, że go nie ma, to się jawi bez sensu zupełnie, że go tam nie ma, więc próbujesz przeprowadzić jakieś śledztwo, badać, i się okazuje, że no właściwie nikt nic nie wie, no nie ma, nigdy nie było. Nie zawsze się okazuje, że nikt nic nie wie, tak wynikając z szczegóły. Bywają też efekty Mandeli, takie wystąpienia, gdzie więcej osób wie, gdzie możesz odnaleźć drugą, trzecią osobę, które współdzielą tą obserwację, że to też wiedzą, też mają wspomnienia zachowane, że tak, tam był dom, a teraz nie ma. I wiesz, no, w świetle rzeczywistości kadrów powiedzieliśmy już sobie w poprzednich źródłach kreacji gdzieś, że to łatwo przedstawić, że po prostu skok po stole. Pyk. Skok właśnie z tą zachowaną częścią pamięci. Jednocześnie masz tą przeszłość pewną, niby spójną, bo tak jak mówiłem, każdy z tych punktów na stole kadrów może nam oferować pewną spójną przeszłość. Jakbyśmy się metaforycznie obrócili za plecy i widzimy tam kadry składające się na historię. Wydawałoby się logiczną, spójną, ale wiesz, te przecieki mogą być. I wiesz, dlaczego mogą być te przecieki pamięci? Dlatego, że przypomnijmy sobie, ten nadrzędny gracz, który animuje naszą postać i wszystkie jej twarze różne, które sobie wybiera poszczególne, to jest ta świadomość, która obiera punkt widzenia nas, punkt widzenia ciebie, punkt widzenia mnie. I tak naprawdę, innymi słowy, zawsze jesteśmy tą świadomością. Na tym wyższym poziomie zawsze jesteśmy tą świadomością. Pamiętasz tego gracza na krześle. Zawsze tam siedzi. Bez względu na to, jak bardzo się wczuł w rolę postaci w grze, on zawsze siedzi na tym krześle. I wiesz, i teraz to, że on się, powiedzmy, wczuł. Wyobraź sobie taką sytuację. Gra sobie tą postacią, wczuł się bardzo, ale w którymś momencie stwierdził, że nie chce tej postaci prowadzić w takim kierunku, chce ją prowadzić w innym kierunku. Zmienić tam może nawet sporo, no to zmienia, prowadzi ją w innym kierunku. Może nawet pauzuje grę i robi jakieś tam, wiesz, może jakiś kod wpisuje, nie wiem, coś. Sprawia po prostu, że ta postać nagle ląduje w zupełnie innych okolicznościach, albo w częściowo innych okolicznościach, albo się włącza nagle, tak jak mówiłem, że nagle rozumie temat, którego wcześniej ni w ząb nie mogła pojąć. I wiesz, i co? Może być wczuta całkowicie, ten gracz może być maksymalnie wczuty, zaangażowany i nie mieć z tym problemu żadnego, albo w ogóle nie mieć żadnych przecieków, ale z drugiej strony może częścią swojej świadomości nadal pamiętać, już grając tym graczem nowym, w cudzysłowie, znaczy nową wersją, tą już po zmianach, może pamiętać częściowo, choćby gdzieś tam w zakamarkach swojej świadomości, będąc już bardzo mocno wczutym w tą nową postać, nadal gdzieś tam szczątkowo mogą się przebijać wspomnienia, jak prowadził tą postać przed chwilą, czy dotychczas. I że tamto pewne rzeczy wyglądały inaczej. Czyli na przykład ja mogę pamiętać, że nie mogłem, że na przykład wcześniej nie rozumiałem danego tematu, a tu nagle rozumiem. Wiesz, dla uważnego obserwatora takie rzeczy są do wychwycenia. I to niekoniecznie muszą być jakieś przecieki, po prostu moim zdaniem są wskazówki przed nami rozłożone. Prawdopodobnie wiele ich jest, tylko trzeba się przede wszystkim rozglądać, trzeba przede wszystkim wypatrywać ich, żeby móc je w ogóle rozpoznać, czy rozpoznawać, powinienem rzec. I moim zdaniem możemy więcej znacznie takich kwiatków rozpoznawać, kiedy tylko patrzeć. I wiesz, czyli tak jak właśnie z tym przykładem, co ci mówiłem o tym pojmowaniu tematu, który przez x czasu był niepojęty, nagle znikąd pojmujesz. Wiesz, miałem takie przykłady różne, inne w życiu, no ale wiesz, osoby, które doświadczyły tak zwanego efektu Mandeli, sporo mają do powiedzenia w tej kwestii. Czy właśnie przemieszczeń rzeczywistości, skoków kwantowych od Synthi, to samo praktycznie. To jest możliwe i można by to właśnie w świetle rzeczywistości kadrów
rozpoznać jako jedną z możliwych konsekwencji skoku po tym stole, czyli odpowiednio istotnej zmiany kursu. Czyli takiej zmiany, że wiesz, tak naprawdę jakbyśmy mieli wgląd w prawdziwy kurs, widzieć go z góry, to byśmy widzieli, że on odpowiednio bardziej się na przykład mocno tam skręcił, czy gdzieś wręcz skoczył. Nagle jesteśmy w innym regionie, w ogóle geograficznym stołu kadrów na przykład i my to widzimy, chociaż postać w grze prawie tego nie dostrzega lub w ogóle tego nie dostrzega, bo ona jest zahipnotyzowana przez kadry z tyłu, jej przeszłość. Można by tak to rzec. Ale częściowo jednak coś tam może do niej docierać i wtedy mamy ten efekt Mandeli. O, tak to pojmę. Kto wie? Może zyskamy więcej przepływu tych informacji od naszego gracza, od nas grających do nas postaci w grze. Może. Ale pamiętajmy z drugiej strony, że no wiesz, z drugiej strony na tym polega fan, że nie wiesz, że grasz. W tym cała frajda. Więc jak to wyważyć? Zostawię to pytanie na marginesie. Po prostu. Przejdę do notatek i co jeszcze można by... Jak jeszcze może się to objawiać? Takie skoki po tym stole. Skoki, że byliśmy w regionie A, przeskoczyliśmy do regionu B czy C. Jak to się może objawiać? Pomimo tego, że mamy te niby tam spójne przeszłości w każdym miejscu. Teleportacja. Teleportacja, tak. Takie rzeczy jak teleportacja. Czyli dana rzecz... Rzecz, no, nawet może być osoba, była w punkcie A, a nagle jest w punkcie B. Albo nie ma w ogóle jej w domu. Ha! Była, a zawsze nie ma. Jest gdzie indziej. Albo odwrotnie. Coś, co było gdzie indziej, nagle jest w naszym domu. Teleportacja po prostu. Prawdziwa teleportacja. Wiesz, takich rzeczy, o których teraz mówię, bardzo dużo opisuje Cynthia Sue Larson właśnie. Dużo takich. Od jakichś tam drobiazgów, wiesz, po rzeczy bardziej takie frapujące, a jeżeli jeszcze poczytać u innych osób raportujących podobne kwestie, a jest ich sporo, wiesz, Cynthia ma taki magazyn, Ezin, tak zwany magazyn elektroniczny, od lat go prowadzi i w tymże magazynie, takim jakby newsletterze, można poczytać sobie, jeżeli znasz angielski, bo to jest po angielsku, historia osób różnych, które się dzielą własnymi doświadczeniami. Tam jest tego już w ogóle całe bogactwo, jest dużo w jej książkach. Nie wiem, czy po polsku są dostępne, wątpię, ale jeżeli spojrzeć na te archiwum wieloletnie tego magazynu internetowego, on się nazywa chyba Reality Shifters. Magazyn, jakby to na polski przetłumaczyć swobodnie, magazyn przemieszczaczy rzeczywistości. O. A ja bym mógł powiedzieć magazyn podróżników poprzez rzeczywistości, czemu nie? No, to lepiej brzmi. W gruncie rzeczy myślę, że chodzi o to samo właśnie. I ludzie tam piszą i wiesz, i teraz albo założysz sobie, że no, wszyscy mają przewidzenia, albo jak spojrzysz na to przez pryzmat rzeczywistości kadrów, to nabiera to sensu znacznie większego, znacznie brzmi sensowniej niż po prostu, że komuś się wydaje, czy że komuś odbiło. I wiesz, i no i przez ta, a co ważniejsze nawet, przez taki pryzmat widziana rzeczywistość staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla nas, nabiera takiego smaczku w ogóle już i apetytu, apetyczności, gdyż, no to wiesz, no, cóż to za piękna rzeczywistość, cóż za ekscytująca, w której raz postawiona szklanka na stole wcale nie gwarantuje, że ona tam będzie stać. Pamiętasz, to jest hermetyczny żarcik w źródle kreacji, gdyż swego czasu opowiadałem znacznie więcej o tej szklance na stole. Nadal mnie to bawi. W każdym razie, no więc teleportacja, tak, teleportacja. To jest jeden z możliwych, jak najbardziej, tych konsekwencji, jedna z możliwych konsekwencji skoków po stole kadrów, tych bardziej wyraźnych, wyrazistych zmian kursu. Gdyż po prostu w tych kadrach, do których przeskoczyliśmy, one mogą tak naprawdę się różnić w zauważalnym stopniu od kadrów, w których byliśmy. Jeden region, drugi region. Czy teraz patrzymy, żeby to w ogóle dostrzegać? Czy taka zabawa nas interesuje? A przede wszystkim, do czego ona może nas zainspirować? Wiesz, to jest dobre, widzieć na własne oczy. Na własne oczy doświadczać plastyczności rzeczywistości. Czyli, że to nie jest nic ustalonego, nic konsekwentnego, tak naprawdę nie musi to być. W każdej chwili może się zmienić. Cynthia zwykła mawiać, że fakty, nawet fakty jak najbardziej mogą się zmieniać. Nie są wcale ustalone. Nic nie jest ustalone. Nawet to, co uznajemy za fakty, może ulegać zmianie jak najbardziej. Tak, dlaczego nie? Dlatego przecież ty na tym stole kadrów
Są bardzo, bardzo różne rzeczywistości. Wszystko tam jest. Więc tak, teleportacja, podróże w czasie. Co powiemy o podróżach w czasie? Mówiłem już o tym też w źródle kreacji wcześniej, swego czasu. Podróże w czasie, tak, w sensie jest to możliwe, dlatego że skoki, pamiętasz może, że czas też wyłania się z tych kadrów jako iluzja. I tak jak skaczemy sobie po tym stole, to wiesz, to nie jest tak, że jak przeskoczysz z punktu A do B, to będzie zawsze na przykład ta sama godzina, czy na przykład z regionu geograficznego na stole kadrów A przeskoczyliśmy do regionu geograficznego, umownie mówiąc, B. I teraz, jeżeli jak byliśmy w regionie A, to była 14, przeskoczyliśmy do B, to nie jest tak, że tam musi być 14, gdzie trafiliśmy. Tam może być zupełnie inna godzina. To zależy, jak przeskoczyliśmy. Oczywiście możliwy jest taki przeskok, żeby przeskoczyć do regionu B dokładnie w taką samą godzinę, datę. Tak, to jest możliwe, ale nie musi tak być. Zupełnie. Zupełnie tak nie musi być. Czas to iluzja. I czas jest tak naprawdę też miejscem, moim zdaniem, w moim odczuciu. Ja to tak odczuwam, ja to tak pojmuję. Czas to też jest miejsce. Co przez to rozumiem? To, że jak masz na przykład cyfry na tarczy zegara, czy po prostu w elektronicznym zegarku ci się zmieniają cyferki, to możesz na to spojrzeć, żeby zrozumieć, co mam na myśli, że to jest rodzaj miejsca. Czas to po prostu miejsce, rodzaj miejsca. To możesz na to spojrzeć w ten sposób, że to jest trochę tak, jakby się mijało słupki przydrożne. Wyobraź sobie, że jedziesz na przykład samochodem i mijasz słupki przydrożne. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty słupek, piąty, 60 słupków, o, 60 sekund, ha! Każdy z tych słupków, powiedzmy, ma namalowaną cyfrę. Pierwszy ma jedynkę, drugi dwójkę. To są twoje cyfry zegara. Słupki. Domyślasz się już, co na myśli? Kadr wybrany, jakbyśmy wybrali sobie dowolny kadr losowo ze stołu kadrów, zawiera w sobie słupek o jakimś numerze. Po prostu. Inny kadr zawiera w sobie słupek o innym numerze. Jeszcze inne? Analogicznie. Więc to, co postrzegamy, na przykład, jeżeli mamy zegar wskazówkowy, i widzimy tą wskazówkę, która sobie te, powiedzmy, 60 sekund, wiesz, przechodzi, 60 kroków, to w świetle rzeczywistości kadrów to jest po prostu, mówiąc też w pewnym uproszczeniu celowym, to jest 60 kadrów, gdzie jest kadr ze wskazówką na samej górze, jest kadr na pierwszej sekundzie, jest kadr następny, zupełnie inny, na drugiej sekundzie. I teraz, jeżeli byśmy się uparli i obserwowali, jak ta wskazówka sobie się przemieszcza i zatacza całe pełne koło, to w świetle rzeczywistości kadrów, co byśmy zrobili tak naprawdę? To byśmy po prostu przeszli przez kadry 60, powiedzmy umownie, które po kolei mają tę wskazówkę. Dokładnie tak. W pierwszej sekundzie, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej. My wiemy z doświadczenia, jak to się mówi, jakie to było słówko empirycznego, że poczucie czasu jest bardzo subiektywne i elastyczne i tak na co dzień, jakby się zastanowić, to tak na co dzień właściwie chyba nigdy nie mamy takiego poczucia czasu, jak to, które opisałem przed chwilą, że upieramy się i sekunda po sekundzie. Albo prawie nigdy tak nie mamy. Tylko zwykle nasze odczuwanie czasu to jest coś takiego, że o, zdajemy sobie sprawę, że jest 12. I następny nasz krok to jest, o, zdajemy sobie sprawę, że jest kilka godzin później. Albo kilka minut. A może kilka lat.
To jest nasze w praktyce poczucie czasu. Wiemy dobrze, że ten czas możemy bardzo różnie odczuwać. Bardzo różnie. W świetle rzeczywistości kadrów inaczej odczuwany czas to po prostu, to niekoniecznie jest, że tak czy owak przeszliśmy przez te kadry i nie byliśmy tego świadomi, tylko faktycznie, że przeszliśmy przez kadry na przykład 12, ale naszym następnym kadrem nie była 12.01, tylko na przykład 14. Był taki film kiedyś, w którym bohater przewijał sobie własne życie pilotem. To jest trochę tak, ale nie do końca, bo tutaj tak naprawdę nic nie przewijamy. To tylko z perspektywy naszej postaci w grze może się jawić, że no, zostało przewinięte, nie zauważyliśmy, jak nam czas zbicza zleciał. To tylko z perspektywy postaci w grze może się jawić, że no, on jednak zleciał, nie zauważyliśmy, ale on jednak zleciał. Natomiast w perspektywie stołu kadrów nie było żadnego zleciał, bo tam nie ma czasu. Po prostu nie przeszliśmy przez te wszystkie kadry. Sekundę co do sekundy wszystko, tylko był kadr 1, 12 powiedzmy, był kadr następny z 15 na przykład. I tyle. Zwróć uwagę, że tu nie ma żadnego problemu logicznego. W kadrze z godziną 15 jest wersja nas samych, która jest 3 godziny później. W cudzysłowie. Czyli rozumiesz? No nie ma, wiesz, bo mógłby się pojawić taki argument, dobra, skoro może mi w świetle rzeczywistości kadrów minąć 20 lat, w ogóle, że mogę najpierw, wiesz, być 20 lat młodszy i nagle pyk do 20 lat w przód kadru, który ma w sobie czas 20 lat później, mogę tak zrobić, no to nie minęło tak naprawdę żadne 20 lat, no to jak to możliwe, że jako postać w grze znajduje się wtedy 20 lat starszy tak czy owak? Nie zauważyłem, owszem, ale obejrzę się w lustrze i widzę, no widzę, że ja jednak jestem 20 lat starszy. Dlaczego? Ano dlatego, że znowu przytoczę, przypomnę, nie zabierasz ze sobą własnej postaci. Przeskakując z kadru 20 lat wcześniej w kadr 20 lat później, nie zabierasz ze sobą postaci z jednego kadru do drugiego. Tylko odtwarzasz własną postać z kadru jednego i później drugiego. Więc kiedy już znajdujesz się w tym drugim kadrze, to już odtwarzasz własną postać w tym drugim kadrze. I ona już tam jest faktycznie 20 lat starsza. Wersja. Więc to jest taki ciekawy niuans różnic, jak perspektywa, jaką różnicę może perspektywa robić. Że tutaj z tej perspektywy ziemskiej gracza końcowego, znaczy postaci w grze, postaci, możemy mieć do czynienia z tak zwanym elastycznym, subiektywnym odczuwaniem czasu, zmiennym bardzo. Ale czasu, który generalnie uznajemy, że tak czy owak minął, czy my go tam czuliśmy, czy nie. Natomiast z perspektywy stołu kadrów, czas nie istnieje, to po pierwsze, ale nawet pomijając już tam kit z tym, że nie istnieje, to z perspektywy stołu kadrów nie ma. Przeskoczyłem. Nie było żadnego przechodzę. Nie chcę zrobić tej drogi dokładnie tam kroczek po kroczku od 1 do 20. Okej. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Jeżeli tak zrobię, moja postać w grze może się czuć, że no nie wiem, jak mi to całe życie zleciało. Gdzie to się podziało? Jak to możliwe, że to tak minęło? Nie zauważyłem, czy nie zauważyłam. Z perspektywy stołu kadrów, no po prostu tak przenawigowaliśmy. Czy to zrobiliśmy celowo, czy nie. Trafiliśmy w rezultacie do kadru z innym czasem, z innym przydrożnym słupkiem, z inną wypisaną cyferką. Więc kiedy patrzę na zegarek, widzę słupki przydrożne. To mam na myśli, mówiąc, że dla mnie czas jest miejscem po prostu. Czy koordynatem przestrzeni. Nie, niczym innym. Niczym innym niż tak naprawdę jeszcze jednym koordynatem przestrzeni. Tak to ujmę. Ok, patrzę w notatki dalej. Czy coś jeszcze mam? Projekcja astralna. I to ostatnia rzecz. Więc chyba nie dobiję do 3 godzin jednak. Ale kto wie? Projekcja astralna, haha. Czyli co?
Wiesz, różne są definicje, ale ja teraz, dzisiaj odwołuję się do takiej definicji projekcji astralnej, gdzie poprzez projekcję astralną rozumiemy coś takiego, że przebywasz, powiedzmy, jako Adam Kowalski czy Ewa Nowak w punkcie A, na przykład w swoim pokoju. I albo może powiem o Synthi, lepszy przykład. Może już nawet przytaczałem ten przykład w źródle kreacji, nie pamiętam. Ale przytoczę przykład Synthi, tak, z jej życia, którym podzieliła się w książkach, czy to gdzie jeszcze. Ona mówiła tak, zresztą kilkoma takimi przykładami, bardzo, bardzo interesującymi się dzieliła. Podam jeden z nich, że przebywała w jakimś tam, w swoim domu, czy gdzie, i tak się rozmarzyła, zrelaksowała i wyobrażała sobie, że spaceruje po drodze tam w okolicy, gdzieś tam, czy w innym mieście, nie pamiętam. I po prostu wyobrażała sobie, że no jakby było dobrze tam sobie pospacerować, jakby to było, nie? A jednocześnie była głęboko zrelaksowana, odprężona i się tak rozmarzyła, trochę tak se na jawa, wiesz, i w którymś momencie niedługo później kontaktuje się z nią, czy to znajoma, czy przyjaciółka, kto tam, i wiesz, jak to możliwe, że ją widziała, ta przyjaciółka widziała Syntię na tej drodze, o, nie wiedziała, że ona tam będzie wtedy i się zdziwiła, że ją tam spotkała, w sensie, że widziała ją. A dosyć dziwne to. Przecież miała jej tam wtedy nie być, czy to. Myślała, że jest w domu. No, Syntia, no ona była w domu, ale jednocześnie miała dosyć takie realistyczne fantazje, czy wyobrażenia na granicy snu jawy, podczas głębokiego relaksu, gdzie faktycznie spacerowała dokładnie w tamtym miejscu, gdzie widziała ją ta koleżanka czy przyjaciółka. I tak, takie rzeczy. Tam więcej takich przykładów, jak już mówiłem, Cynthia podaje, również z własnego życia, stricte, ale takie coś też możemy rozumieć jako konsekwencje zmiany kursu, bardziej wyraźniejszej zmiany, jak najbardziej, czy nawet chwilowej. Pamiętasz, mówiłem tobie postawić na chwilę nogę gdzieś tam w bok, skok w bok? Haha, tak, właśnie. Tylko że no jak dokładniej to zrozumieć? Jak to możliwe, że no wtedy nasza postać jest w dwóch miejscach naraz? Pewnie jest więcej niż jedna opcja, żeby to sobie wyjaśnić, jakby takie coś mogło dochodzić do czynu, w jaki sposób miałoby coś takiego mieć miejsce. Ja bym powiedział, że jedną z propozycji jest coś takiego, że wiązka świadomości, która obrała punkt widzenia ciebie, przechodząc przez te kadry. Ja zawsze, pamiętasz, mówiłem, że ona przechodzi przez te kadry zawsze znaczy to jest jeden tor, kurs, jakkolwiek fantazyjny, to jest jeden tor. Jeden tor. Czyli kadr za kadrem, za kadrem, ale tak naprawdę jeden kadr naraz, pamiętasz. I teraz, jakby tak sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby ta wiązka jednak chwilami przeszła przez więcej niż jeden kadr naraz. Czyli przez na przykład, wiesz, na przykład ten kurs by się na chwilę, powiedzmy na chwilę, rozszczepił. To co wtedy w świetle mechaniki stołu kadrów by mogło mieć miejsce? Właśnie coś takiego. Jeżeli kurs by się rozszczepił, to siłą rzeczy muszą być powołane do życia dwie wersje naraz tej samej postaci. Zanimowane dwie wersje naraz tej samej postaci. Jedna tu, jedna tam, powiedzmy. Tak naprawdę za sznurki pociąga jedna i ta sama istota. Ten wyższy aspekt ciebie. Tak. Ale efekt końcowy, powiedzmy na Ziemi, jest taki, że w jednym i tym samym czasie, na przykład, chociaż niekoniecznie musi być to jeden i ten sam czas, ale wtedy to jest najbardziej chyba spektakularne, że w jednym i tym samym czasie możemy widzieć dwie wersje jednej i tej samej osoby w różnych miejscach geograficznych. Od po prostu, że u Synthi to jest tak, że ona opisuje, że siebie samą w pokoju u dzieci, podczas kiedy przebywała w sypialni, czyli we własnym domu miało to miejsce, po nawet coś takiego, że tam ona była chyba w domu właśnie, a gdzieś tam jednocześnie na ulicy, co ci opisałem przed chwilą, czy wiesz, inne wystąpienia. To też się kojarzy z tak zwaną bilokacją.
Jak najbardziej. Więc to też można pod to podczepić, że bilokacja do złudzenia przypomina przecież to zjawisko. Tak samo jedna osoba w dwóch miejscach naraz, a może i nawet więcej. W świetle rzeczywistości kadrów możliwe. I pewnie się domyślasz, jak wiele więcej rzeczy jest możliwych w świetle mechaniki stołu kadrów, przynajmniej hipotetycznie. Gdyby ta nasza wyższa świadomość się pokusiła, chciała takiego czegoś doświadczać, no to mechanika pozwala na wiele zwariowanych rzeczy, żartobliwie mówiąc. Można by powiedzieć, dlaczego tego na co dzień nie doświadczamy? No, ja bym odpowiedział, po co? Przecież, wiesz, chcesz czegoś konkretnego. Można by chyba zaryzykować takie twierdzenie, że zwykle chyba chcemy czegoś konkretnego doznać. Jak pamiętasz, mówiłem o projektowaniu tej książki, zanim po nią sięgniemy, zanim ją przeczytamy, projektujemy książkę naszych marzeń na zasadzie wytyczenia jakichś głównych punktów, wytycznych, jakichś intencji, jakiegoś tonu, nadać temu coś takiego, tak jak komponujesz sobie właśnie kanapkę czy coś. To zwykle chcemy chyba takiego jakiegoś spójnego doświadczenia, jakiegoś zamysłu, niż czegoś bardziej chaotycznego, właśnie takiego totalnie wykręconego, przekręconego, zwariowanego. Może co najwyżej gdzieś tam punktowo, tu i tam, żeby nadać pewnego smaczku chili. Ha. Niech bilokacja będzie chili w moim doświadczeniu w życiu. Ha. Chociaż niektóre osoby, oczywiście widzimy to, wybierają pełne chili życia i mają tego w bród. Mnóstwo. Tak. Jednak chcą, ale jednak widzimy też, że bardzo wielu czytelników wybiera bardziej spokojne książki, w znaczeniu spokojne takim, że bardziej przewidywalne, czy to będzie powieść obyczajowa, czy przygodowa, czy sensacyjna, czy kryminalna, czy horror wręcz, czy jakaś science fiction, czy fantasy. To jednak bardziej przewidywalne, czyli bez jakichś totalnie jakichś kubistycznych czy schizofrenicznych. Chociaż, i tu zataczamy pewne koło. 2021. Schizofreniczna rzeczywistość. Ale o tym też opowiadałem w źródle kreacji. Opowiadałem o tym, chyba w źródle kreacji. Gdzieś o tym opowiadałem. Dam linka do dodatek do tego nagrania. Opowiadałem o tym, jak w świetle rzeczywistości kadrów, czyli to musiało być źródło kreacji, tak. Chociaż nieważny tytuł audycji, dobra. Opowiadałem o tym, jak w świetle rzeczywistości kadrów możemy widzieć, możemy postrzegać to, co się aktualnie dzieje na świecie. Pamiętajmy o tym, żeby nie ulegać temu, że coś się dzieje na świecie, w sensie, że o, to się dzieje samo, to jest niezależne. Nie ulegnijmy złudzeniu mimo wszystko. Bardziej polecałbym, czy zachęcałbym, żeby brać to jako okazję. Z jakiegoś powodu znaleźliśmy się w tak egzotycznym regionie na stole kadrów w naszym doświadczeniu. Z jakiegoś powodu. Odkryjmy ten powód, albo po prostu nawet nie musimy go odkrywać. Po prostu zagrajmy na tym instrumencie. Bo to, wiesz, że taka rzecz pojawiła się w naszej książce, to mało prawdopodobne, rzekłbym, że to jest przypadek. Po coś tego chcieliśmy? Pytanie po co? Do czego to może być okazja? Do czego może to być sposobność? W jaką stronę może nas to wybić lub wbić? Takie rzeczy. Okej, dobra. Tyle. 2,5 godziny. Nie dobiłem do 3, miałem rację. Tym samym chciałbym zakończyć dzisiejszy epizod Źródła Kreacji. To było kolejne Q&A. Pytania, odpowiedzi wokół rzeczywistości kadrów. Poruszałem różne kwestie, tak dla przypomnienia. Kwestie determinizmu między innymi, a dokładniej, czy jasnowidzenie od razu znaczy, że mamy przeznaczenie przesądzone nasze.
Opowiadałem o tym, gdzie tak naprawdę są nasi bliscy. Skoro podróżujemy przez różne wersje siebie i innych osób, wszystkich, to kim tak naprawdę jest ta osoba obok? Jak się w tym odnaleźć? Jak to można rozumieć? O tym opowiadałem. Najbardziej soczysty temat dzisiejszego odcinka. I opowiadałem wreszcie o kolejnych kilku przykładach, jak może się objawiać tutaj dla nas na Ziemi konsekwencja zmiany kursu, bardziej wyraźnej zmiany kursu po stole kadrów. Czy wręcz skoku po stole kadrów? Jaką to może postać przybierać, czy różne postacie, tutaj w naszym doświadczeniu już końcowym, postaci w grze? Cieszę się, że wiele takich spostrzeżeń dosyć użytecznych, myślę, pojawiło się przy okazji w dzisiejszym epizodzie Źródła Kreacji. Dziękuję Tobie za całą uwagę i czas spędzony ze mną, za całe to doświadczenie. Było mi bardzo miło te 2,5 godziny z Tobą spędzić na swój sposób. I jak zwykle tradycyjnie życzę Tobie, dziękując za tą całą uwagę, przyjemnego wieczoru, nocy, poranka czy dnia, zależnie kiedy tego słuchasz. Chociaż czas jest złudzeniem, ale doświadczenie jest przyjemne. Mówił Thomas Lee.